Dzień dobry. Mam nadzieję, że jesteście już tutaj z nami obecni w takim wirtualnym wydaniu, no bo niestety nie widzimy się twarzą w twarz, no ale do tego nas zmusza niestety nasza sytuacja na świecie, no ale lepiej tak niż w ogóle. I chciałabym Was przywitać jako przewodnicząca Samorządu Studentów naszego Wydziału, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Witam kandydatów, witam także rodziców kandydatów, bo myślę, że też nas mogą oglądać. Jak będzie w ogóle przebiegało nasze spotkanie? Będą dwa panele. Pierwszy panel, nasza dwójka samorządowców opowie nam trochę o wydziale, jak to wygląda, czy życie na wydziale jest naprawdę fajne, czy nie. Czyli troszeczkę opowiedzą po prostu o naszej ofercie wydziałowej. Następnie będzie drugi panel. Będzie to panel o tegorocznej rekrutacji. Pod koniec każdego panelu będziecie mogli zadawać pytania. My będziemy udzielać odpowiedzi na te pytania. A w przerwie pomiędzy panelami zaprosimy Was na taki powiedzmy wirtualny spacer właśnie na naszym wydziale, tak żebyście mogli chociaż poczuć taką namiastkę wirtualną, ale jednak namiastkę tego, że jesteście na naszym wydziale. Ja w tym momencie skończę i chciałabym przekazać głos właśnie Marcie i Pawłowi, którzy opowiedzą o naszym wydziale, o tym jak się studiuje, więc oddaję im głos. Drodzy kandydaci, szanowni rodzice, chcielibyśmy Was bardzo serdecznie powitać na naszym wirtualnym, powiedzmy, dniu otwartym, inaczej rozumianym jako prezentacja naszego wydziału. Niestety nie możemy się z Wami spotkać tutaj u nas, w murach, między murami naszego wydziału. Przywykliśmy do takiej pracy, kiedy właśnie zadajecie nam pytania i możemy z Wami wejść w jakikolwiek dialog, ale i w tej sytuacji Wydział Prawa i Administracji sobie musi z tym jakkolwiek poradzić. Jeżeli chodzi o rzecz, od której zaczniemy, to jest właściwie jedno z najważniejszych, a z drugiej strony najprostszych pytań, czyli właściwie czemu akurat mielibyście wybrać nasz wydział? Odpowiedź jest o tyle prosta, ponieważ jak możemy zauważyć na slajdzie, który jest pokazany, widniejemy w naprawdę bardzo dużej ilości rankingów międzynarodowych. Ponadto jesteśmy czterokrotnymi zdobywcami Złotej Tarczy jako wydział, który zdobył pierwsze miejsce w rankingu perspektyw. Tutaj są wymienione trzy akurat rankingi, w których widniejemy i nie jesteśmy oczywiście na szarym końcu, ponieważ możemy chlubnie reprezentować nasz wydział. Ponadto nie został tutaj również wymieniony ranking szanghajski, w którym też znajdujemy się i możemy pochwalić się bardzo dobrym miejscem w tymże rankingu. Tak, więc jak tak naprawdę już wiecie, gdzie studiować, to teraz pozostaje pytanie, co dokładnie możecie u nas studiować. Macie do wyboru u nas trzy rodzaje studiów. Pierwszym z nich są jednolite magisterskie, na które rekrutacja odbywa się na podstawie wyników matur. Trwają one 5 lat i kończą się one napisaniem pracy magisterskiej. I dla niektórych, niektóre osoby są ciekawe, czy można skrócić ten czas 5 lat. Niestety jest to ustawowo powiedziane, że musisz być to te 5 lat, więc nie można tego skrócić. Następny rodzaj to są studia pierwszego stopnia. Tutaj również rekrutacja odbywa się na podstawie wyników matur, jednak trwają one 3 lata i kończą się pisaniem pracy licencjackiej. I ostatnim rodzajem studiów są studia drugiego stopnia, czyli takie, na które rekrutacja odbywa się na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego na dowolnych studiach, czy to licencjackich, czy to magisterskich, czy to inżynierskich. I trwają one 2 lata i kończą się napisaniem pracy magisterskiej. Więc jak widzicie, pierwsze jest tutaj prawo. Prawo właśnie, jak widzicie, też jest prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Na obu trybach zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:20. Co jest wielkim atutem, na prawie studenci sami sobie układają plan zajęć, wybierając po prostu terminy z puli, które im odpowiadają najbardziej. Tak również jest z egzaminami. Po prostu macie podane z góry plan egzaminów, po prostu siatkę tych egzaminów i wybieracie sobie terminy, które Wam najbardziej pasują. Jeżeli chodzi o studia niestacjonarne, to koszt za jeden rok, jeżeli płacicie od razu z góry, wynosi 8,5 tysiąca. Natomiast jeżeli chcecie płacić w ratach, to macie do wyboru
zapłacenie w 3 ratach, wtedy jest to 9 tysięcy za rok, albo w 8 ratach, wtedy to jest 9 360 zł. Dodatkowo dużym atutem studiów niestacjonarnych jest to, że nie ma obowiązkowego WF-u. Ważną rzeczą jest również to, że jeżeli chcecie się przenieść do nas z innej uczelni, nie możecie się przenieść na prawo stacjonarne, dlatego zachęcamy, aby składać papiery zarówno na prawo stacjonarne, jak i niestacjonarne, bo w wypadku, w którym podwinie wam się po prostu noga, macie zawsze ten plan awaryjny, a też w następnych latach możecie po prostu z tych studiów niestacjonarnych przejść na stacjonarne poprzez osiągnięcie wymaganej średniej lub po prostu przez poprawienie wyników matur, które możecie poprawić nie tylko na drugim roku, ale możecie też również poprawić je na trzecim. To, co jest u nas też bardzo fajne, jest to, że jakby w ramach naszych studiów prawniczych nie ma odgórnych specjalizacji. Specjalizacje jakby samemu, tworzy się samemu poprzez wybór bloków specjalizacyjnych od trzeciego roku. Czyli jeżeli interesuje was prawo karne, możecie wybrać blok karnistyczny i wtedy po prostu będziecie mieli więcej zajęć z prawa karnego. Ale tych bloków jest po prostu mnóstwo, na przykład jak prawa bankowego, czy nawet prawa wobec nowych technologii. Nie możemy oczywiście pominąć kolejnego, najbardziej popularnego kierunku, który oferuje nasz wydział i jest to wymiana na drugim miejscu administracja. Ona, tak jak już wspomniała wcześniej Marta, charakteryzuje się tym, że prowadzone są w ramach niej studia pierwszego, zarówno jak i drugiego stopnia. Studium pierwszego stopnia trwa oczywiście 3 lata i kończy się napisaniem pracy licencjackiej, natomiast studium drugiego stopnia trwa 2 lata i kończy się napisaniem pracy magisterskiej. W obu tych przypadkach mamy do wyboru tryb stacjonarny i powiedzmy zaoczny. Jeżeli chodzi o tryb stacjonarny, są to oczywiście zajęcia, które odbywają się, na które rejestrujemy się w dniu roboczym, czyli od poniedziałku do piątku i trwają one w godzinach od 8 do godziny 20. Natomiast studium zaoczne odbywa się w weekendy, jak właściwie sama nazwa wskazuje. Studia zaoczne są płatne, a opłaty za nie wynoszą w przypadku administracji pierwszego stopnia 5 tysięcy zł za rok. Jeżeli płacimy w jednej racie, jeżeli płacimy w 3 ratach, jest to koszt 5400 zł za rok, natomiast jeżeli płacimy w 8 ratach, jest to koszt 5800 zł za rok. Jeżeli chodzi o administrację drugiego stopnia, wyróżniamy tutaj opłatę jednorazową lub w 3 ratach, jednorazowa wynosi 5000 zł, natomiast 3 raty wynoszą 5400 zł za rok. Wielu z was mogłoby pomyśleć, że kończąc kierunek taki jak administracja, możemy pracować tylko w administracji publicznej, to znaczy urzędzie albo administracji rządowej i samorządowej, ale nie jest to prawda. Możemy pracować również w sektorze prywatnym i kierunek ten, tak samo jak prawo, daje nam bardzo szerokie spektrum zawodów, takich bardzo przyszłościowych. Przyszli administratywiści mają możliwość wyboru spośród specjalizacji związanych z zatrudnieniem w organizacjach pozarządowych na przykład, czy to służbach mundurowych, a także z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Studenci administracji mają również do czynienia na swoich studiach z przedmiotami czysto prawniczymi. Jest na przykład prawo cywilne, prawo konsumenckie, a nawet elementy logiki prawniczej, czy zajęcia z cyfryzacji, a nawet z zakresu systemu oświaty. Następny mamy samorząd terytorialny. Są to studia bardziej specjalistyczne, które skupiają się na zagadnieniu samorządu terytorialnego. Studenci poznają tak naprawdę mechanizmy funkcjonowania struktur zarówno państwa, jak i Unii Europejskiej i pozyskują wiedzę uwzględniającą najnowsze osiągnięcia nauk administracyjno-prawnych, tak jak e-government czy good governance oraz podstawy ekonomicznej analizy prawa. Pracę po samorządzie terytorialnym można znaleźć nie tylko w administracji publicznej i w samorządzie terytorialnym w kraju, ale również w podmiotach prywatnych czy organizacjach pozarządowych. Studia są prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, z zastrzeżeniem, że studia pierwszego stopnia odbywają się tylko dziennie, a studia drugiego stopnia odbywają się tylko zaocznie, czyli w weekendy. Czesne za studia zaoczne wynoszą 4600 zł w jednej opłacie lub 5000 za rok w 3 ratach.
Wyróżniamy jeszcze oczywiście, tak jak pokazane jest właściwie na prezentacji, jeszcze dwa rodzaje kierunków na naszym wydziale. Jest to Humanitarian Action oraz Prawo Finansowe i Skarbowość. Jeżeli chodzi o studia, ponieważ jest to studium drugiego stopnia, tak jak zostało wspomniane w przypadku administracji, studia te trwają 2 lata i kończą się napisaniem pracy magisterskiej. Co nie zmienia faktu, że rekrutacja na te studia odbywa się właśnie na podstawie uzyskanych wcześniej dyplomów. To znaczy musimy ukończyć jakieś studia, czy to inżynierskie, czy to licencjackie, a nawet magisterskie, żeby już z gotowym podłożem móc się na taki kierunek studium drugiego stopnia dostać. Jeżeli chodzi o Humanitarian Action, są to studia międzynarodowe, prowadzone w języku angielskim w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej. W skrócie możemy powiedzieć, że wygląda to tak, że wybieramy sobie jeden kraj na jeden semestr. Kolejny kraj na kolejny semestr i tak dalej. Właściwie możemy powiedzieć, że względem tych studiów wyjeżdżamy poza granice naszego państwa właśnie, żeby studiować. I to jakby rekrutacja na te studia odbywa się już trochę poza ramami naszego uniwersytetu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, na pewno znajdzie się pod naszą transmisją link, który was przeniesie właśnie do informacji, które będziecie mogli znaleźć na temat tego kierunku. Jeżeli chodzi o prawo finansowe i skarbowość, studia te trwają tak samo jak w Humanitarian Action 2 lata, kończą się napisaniem pracy magisterskiej. Są to studia bardzo specjalistyczne, mające przede wszystkim charakter prawniczy. I właściwie takie zajęcia na tym kierunku będą przeważać, czyli możemy powiedzieć, że stricte prawnicze. Ten kierunek uzupełniony jest również o wątki z zakresu oczywiście nauki o finansach, administratywistyki, rachunkowości, czy nawet wiedzy ekonomicznej. I w ramach tego kierunku zajęcia obejmują przedmioty takie jak prawo finansów publicznych, prawo bankowe, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, ale też rachunkowość i sprawozdawczość finansową. Jeżeli chodzi o pracę, bo to jest właściwie najbardziej interesująca rzecz, jeżeli chodzi o przedstawienie jakiegokolwiek kierunku, to po ukończeniu takich studiów możemy odnaleźć się na przykład w doradztwie podatkowym, w księgowości, audycie, czy nawet bankowości. I tak jak przy Humanitarian Action, w opisie filmu znajdziecie link do zasad studiowania, jeżeli chodzi o ten kierunek. I tam będą wyznaczone wszystkie zajęcia obowiązkowe, które musicie zaliczyć na tym kierunku. Dobrze, więc porozmawiajmy teraz trochę o takim typowym wizerunku prawnika. Tak naprawdę większość osób myśli, że właśnie taki typowy prawnik to skończy studia prawnicze, po czym pójdzie robić aplikację właśnie na jakiegoś sędzie, prokuratora, adwokata, radcę prawnego czy notariusza. No i potem po prostu znajdzie zawód po takiej aplikacji. Jednak rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Kolejny slajd, który właściwie pokazuje nam, że mamy bardzo szerokie spektrum zawodów i jeżeli mamy być całkiem z wami szczerzy, to po prawie można robić dokładnie wszystko. Może to zabrzmieć całkiem ironicznie, ale studia prawnicze przygotowują naprawdę w bardzo szerokim spektrum różnych zagadnień i zajęć, które później w przyszłości mogą wam pomóc. Na przykład, jeżeli chcielibyście zostać w przyszłości dziennikarzami, studia prawnicze umożliwiają wam możliwość nauczenia się, w jaki sposób możecie się płynnie wypowiadać, zwalczyć traumę przed kamerą, jakikolwiek stres i odbywać to na przykład poprzez, nawet w tej sytuacji, kiedy mówimy do was, to staramy się jakkolwiek, żeby to było dla was zrozumiałe i żeby to miało ręce i nogi. Co więcej, nasz uniwersytet ukończyło wiele osób, które moglibyście, albo studiowało na naszym uniwersytecie wiele osób, to czy na naszym wydziale, które moglibyście się nie spodziewać, że studiowało. Jednym z takich osób jest na przykład, już być może mniej popularna, ale swego czasu sławna, Ewa Farna. Nie orientujemy się, co prawda, czy ona ukończyła nasze studia, ale wiemy, że znajdowała się na naszym wydziale. Z takich osób bardzo popularnych jest oczywiście pan Adam Bodnar, który jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Witold Kowalczyk, czy Mieczysław Biegun, który jest ojcem założycielem Izraela, a ponadto
pani Hanna Gronkiewicz-Walc, czy nawet Cezary Słupkowski lub Tomasz Sianecki. Jak widzicie sami na slajdzie, WPIA was nie ogranicza. Jest taki dziwny mit, że właśnie osoby na studiach prawniczych tak naprawdę nie mają czasu na nic poza nauką, że my po prostu siedzimy w domu i od świtu do nocy zakuwamy, czytając grube kodeksy i grube książki. Co prawda tak, książki bywają i grube, ale... Kodeksy też. Ale zdecydowanie tego czasu jednak wolnego mamy naprawdę o wiele więcej, niż może się wydawać. Ponieważ, jak widzicie, tak naprawdę na naszym wydziale da się połączyć studiowanie ze wszystkim. Z pracą. Mamy bardzo dużo znajomych, którzy po prostu podczas roku normalnie pracują. Czy nawet z drugim kierunkiem studiów, gdzie mamy dużo znajomych, którzy studiują równocześnie na SGH czy na psychologii. Więc też dzięki temu właśnie, że tak naprawdę sami wybieracie sobie ten grafik zajęć, wybieracie po prostu o której godzinie, w jaki dzień będziecie mieli te zajęcia. Możecie sobie po prostu dostosować plan tak, że będziecie mieli zajęcia 3 dni w tygodniu, a potem resztę weekendu i po prostu podczas tego weekendu chwilę się faktycznie musicie pouczyć, ale możecie też wykorzystać ten wolny czas na różne swoje pasje, na podróże, na uprawianie sportu, czy właśnie na życie osobiste. Więc jakby tego czasu naprawdę czasem jest tak dużo, że my się zastanawiamy w sumie, co mamy ze sobą zrobić. Na tym slajdzie chcielibyśmy wam trochę opowiedzieć na temat działalności studenckiej, ponieważ różni się ona znacznie od działalności takiej stricte samorządowej w liceum, czy wcześniej w gimnazjum. Wszystko to opiera się o to, że głos studentów na wydziale, zwłaszcza na naszym wydziale, jest naprawdę bardzo ważny, ponieważ uczestniczymy w tym życiu zarówno wydziałowym, jak i właśnie studenckim i przy organach kolegialnych, które zajmują się różnego rodzaju dokumentami, rzeczami związanymi stricte z działalnością naszego wydziału i właściwie naszą nauką, my również mamy swój czynnik i jakikolwiek wpływ na to, żeby móc cokolwiek zmienić albo nawet doradzić czasem. Oczywiście, jeżeli chodzi o działalność studencką, tutaj mamy różnego rodzaju koła naukowe i zależy się od tego, czym kto się interesuje, naprawdę możemy zajmować się wszystkim poza oczywiście zajęciami i bardzo gorąco zachęcalibyśmy do takiej właśnie działalności. Tak jak my udzielamy się prostudencko i działamy w samorządzie, tak samo koła naukowe gwarantują naprawdę wiele różnych ciekawych wyjść. Tutaj mamy wymienione kilka kół naukowych. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że udzielałem się w kole kryminalistycznym i na przykład wiele razy organizowaliśmy wyjście do zakładów karnych, czy nawet na strzelnicę. Jeżeli chodzi o Akademicki Związek Sportowy, w skrócie AZS, mamy wielu znajomych, którzy są zapartymi sportowcami i trenują całe swoje życie. Oczywiście poza tym, że wiele osób trenuje i uprawia sport, oczywiście poza uniwersytetem, czy to w siłowni, czy to w jakimkolwiek klubie sportowym, udzielanie się w AZS-ie daje swoje profity w postaci różnych prestiżowych nagród, które możecie ze swojej osiągi uzyskać, a nawet daje ono ulgi w postaci zmniejszonej opłaty za czesne. Tak, więc WPI i ja jesteśmy nowocześni. Przede wszystkim tutaj trzeba zaznaczyć, że nasz wydział jest największy, co jest naprawdę jego dużym plusem, bo dzięki temu zajęcia są po prostu prowadzone w 30-osobowych grupach, czy tam w przypadku procedur nawet w 20-osobowych grupach, więc to są naprawdę tak naprawdę idealnego rozmiaru grupy. Również jakby dzięki temu, że mamy właśnie elastyczny plan zajęć i egzaminów, jest to naprawdę duży plus, bo da się wszystko tak naprawdę bardzo ładnie sobie rozplanować, chociażby właśnie taką sesję, gdzie nie macie po prostu z góry narzuconych egzaminów, tylko jeżeli czujecie się z jakiegoś przedmiotu lepiej, to sobie bierzecie go po prostu wcześniej, a z egzaminu, z którego czujecie się trochę gorzej, bierzecie sobie go po prostu później. Mamy również bardzo nowoczesne zaplecze, co jakby, jak sami widzicie, mamy tutaj, chociażby teraz mamy tutaj kamery i różne takie inne bajery, ale w samych salach
wykładowych po prostu jest zawsze jest komputer z projektorem, więc jakby te zajęcia są o wiele bardziej interaktywne niż na innych wydziałach. Też również dużym atutem jest to, że mamy na całym UW darmowe Wi-Fi, które bardzo ułatwia pracę w momencie, w którym właśnie chcemy przyjść po prostu na uczelnię z laptopem, czy z tabletem, czy z telefonem. Też dużym plusem jest to, że sami nasi wykładowcy nas zachęcają do tego, żebyśmy nie targali tych wszystkich właśnie ciężkich kodeksów, tylko właśnie żebyśmy wzięli laptopa i po prostu mieli to wszystko w jednym miejscu i nie dźwigali zbyt wiele tak naprawdę. Należy wspomnieć, że WPA UW to także oferta UW. Oczywiście jeżeli chodzi o, w tym przypadku chciałbym powiedzieć o WF-ach, bo należy to do bardzo licznie zadawanych pytań. Możemy wybrać sobie dowolne zajęcia, przez które będziemy mogli to wychowanie fizyczne zaliczyć. Jest to siatkówka, koszykówka, jakiekolwiek gry sportowe, czyli na przykład jeszcze do koszykówki dopowiadając piłka ręczna, pilates, yoga, tenis. W ostatnim roku w Bibliotece Uniwersyteckiej została właściwie zbudowana sala fitnessowa, na której też odbywają się zajęcia. Także nie trzeba tak naprawdę zbyt daleko od naszego wydziału oddalać się w tym momencie, żeby móc ten WF mieć już tutaj na miejscu. Studenci poza zajęciami, które są prowadzone w naszym kierunku, to znaczy zajęciami obowiązkowymi, muszą również zaliczać tak zwane ogólne, czyli zajęcia ogólnouniwersyteckie. Są to zajęcia dla wszystkich studentów i jest to o tyle komfortowe, że poprzez to, że musimy je zaliczać, jesteśmy zmuszeni do zapoznania się z innymi kierunkami na naszym uniwersytecie, czy to wydziałem italianistyki, różnymi filologiami, wydziałem historycznym właściwie. Każdym możliwym wydziałem, który znajduje się na naszym uniwersytecie. Oprócz tego mamy możliwość uczestniczenia w zajęciach językowych, tak zwanych lektoratach. I tutaj podobnie jak z wychowaniem fizycznym, mamy możliwość uczenia się właściwie dowolnego języka, który wybierzemy sobie, poczynając od klasycznych, takich jak francuski, niemiecki, angielski, a kończąc na suahili, o ile się nie mylę. I ważnym czynnikiem, mówiąc o zajęciach językowych, jest oczywiście egzamin językowy, ale nie musi być to egzamin z języka, którego się uczymy. To znaczy, na pewnym etapie studiów musimy zdać egzamin językowy na poziomie B2, i nie musimy w niektórych momentach, to znaczy nie musimy tak naprawdę zaliczać tego egzaminu na naszym uniwersytecie. Możemy uczęszczać na zajęcia z innego języka, a zdać egzamin z języka, którego zupełnie nie uczymy się na uniwersytecie. A propos języków. Ważnym aspektem WPA UW jest to, że nie zamyka się w Polsce. Mamy szkoły prawa obcego. Jest ich aż 7, co jest największą liczbą w Polsce, z polskich uczelni. Jest to szkoła francuska, brytyjska, hiszpańska, niemiecka, włoska, a także nawet poza Europą amerykańska i chińska. Jest to super sprawa, ponieważ tak naprawdę dzięki temu możecie poznać prawo innego kraju, będąc cały czas tutaj w Warszawie, ponieważ mamy po prostu te szkoły prawa obcego, które działają tak, że po prostu możecie chodzić na te zajęcia prowadzone przez międzynarodowych wykładowców tutaj u nas po prostu w Warszawie. Ale też również dzięki programowi Erasmus możecie wyjechać właśnie do tych krajów i po prostu uczyć się na zagranicznej uczelni. Co do programu Erasmus i szkół prawa obcego, nasz wydział ma podpisane bardzo dużo różnych kontraktów z wieloma państwami, w tym właśnie szkołami prawa obcego i jeżeli chodzi o wyjazd na Erasmus+, możemy właściwie wyjechać w każdym dowolnym kierunku, wschodnim, zachodnim, gdzie tak naprawdę dusza zapragnie, czy to właśnie do Chin, a nawet zdarzają się wyjazdy do Chile czy Tel Awiwu.
Nasza koleżanka musi udać się na mównicę, także nie martwcie się Państwo, to jeszcze nie koniec. Nie wiem, czy mnie widać, czy dotarłam, ale dotarłam. No w każdym razie myślę, że możemy podziękować Marcie i Pawłowi za to, że tak nam ładnie opowiedzieli o naszym wydziale. Mam nadzieję, że ci, którzy nie byli zdecydowani, to właśnie się zdecydowali, że chcą przyjść na nasz wydział, a ci, którzy wiedzieli, że chcą, to tylko się utwardzili w tym przekonaniu, że faktycznie to jest to ich miejsce, w którym chcą w przyszłości studiować. Już mam nadzieję, że niedługo. Teraz przejdziemy do tego systemu pytania i odpowiedzi, więc ja będę zadawała pytania, a Marta i Paweł będą na te pytania odpowiadać. Także już nie przedłużając, pierwsze pytanie brzmi: od dawna istnieje teza, która mówi o tym, że jeśli ktoś posiada bogatą wiedzę historyczną i dobrą pamięć, to poradzi sobie na studiach prawniczych. Jak to wygląda w praktyce? Czy rzeczywiście obszerna wiedza z historii i dobra pamięć ułatwiają studentowi pracę na tego typu studiach? Powiem tak, z własnego doświadczenia, ja byłam lekką nogą z historii, a jednak udało mi się zdać pierwszy rok na spokojnie, więc z tą wiedzą historyczną tak naprawdę jest tak, że jeżeli jej nie posiadacie, to dacie na spokojnie radę, a jeżeli ją posiadacie, to po prostu będzie wam odrobinę łatwiej. To jest akurat mój przykład. Ja byłem w liceum świetny z historii, tak samo jak z wiedzy o społeczeństwie i na pewno jest to bardzo duża pomoc, jeżeli chodzi o późniejszą naukę przedmiotów znajdujących się na pierwszym roku i dalej, ale nie jest to czynnik, który jest wymagany tak naprawdę. Nie jest obowiązkowy. Jest on tylko takim dopełnieniem tak naprawdę. Dobrze, to pytanie numer dwa. Trochę czuję się, jakbym ich egzaminowała, ale na szczęście to nie robię. Czy po profilu matematycznym poradzę sobie na prawie? Zdecydowanie tak. Sam znam kilka osób, które studiują równolegle z nami na roku, to znaczy na drugim roku z nami z Martą, już niedługo na trzecim, mam nadzieję, które były typowo umysłami ścisłymi, to znaczy interesowała ich fizyka, czy to chemia, czy matematyka, a na naszym wydziale odnajdują się świetnie. Bardzo zainteresowały ich różnego rodzaju zajęcia związane czy z prawem karnym, czy z prawem cywilnym, także jak najbardziej osoba, która uczyła się matematyki i tutaj znowu wracając do pytania pierwszego, nie uczyła się wcześniej historii czy WOS-u, jak najbardziej może sobie poradzić na naszym wydziale. Dobrze, to pytanie numer trzy. Czy kierunek prawo jest możliwy do połączenia z innym kierunkiem oraz z pracą? Jak najbardziej, tak jak mówiłam, dzięki temu, że sami po prostu tak naprawdę układamy sobie grafik zajęć, możemy go po prostu dostosować tak, że spokojnie pozostaje nam czas właśnie na czy to inny kierunek, czy na pracę. Tak jak też wspominam, mamy naprawdę wielu znajomych, którzy z nami na roku studiują właśnie na innych uczelniach, czy też po prostu łączą studiowanie z pracą. Następne pytanie. Jak wygląda kwestia praktyk i staży oraz czy są one obowiązkowe i gdzie można je odbywać? Na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy na razie tak, to odpowiemy czymś innym trochę niż tak. Jeżeli chodzi o praktyki i staże, to są one obowiązkowe na naszym wydziale, to znaczy musimy odbyć określoną ilość praktyk sądowych i zawodowych, czyli wiadomo, możemy je odbyć w różnego rodzaju kancelariach czy NGO-sach. Właściwie to możemy sobie sami zorganizować takie praktyki w dowolnie wybranej przez nas kancelarii, jeżeli mamy możliwość do właściwie zatrudnienia się w takiej kancelarii czy też w sądzie, ale my również wydziału pomagamy osobom w możliwości zatrudnienia się gdziekolwiek i właściwie znalezienia tego miejsca, gdzie swoje CV mogłoby składać właśnie poprzez działalność Komisji do Spraw Praktyk. Dobrze, to tutaj mam następne pytanie dotyczące przeniesienia się ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne, czyli jakie wymogi trzeba spełnić, ale tutaj nie chodzi konkretnie o właśnie poprawianie matury, tylko właśnie w przypadku średniej. No to po prostu wymagana średnia jest 4,81 minimum. Dobrze, i tutaj mamy następne pytanie.
Czy pomimo tego, że nie pracuję, a nadal się uczę i chcę kontynuować studia magisterskie na dwóch kierunkach jednocześnie, to czy kierunek jest dla mnie, tutaj chodzi o prawo finansowe i skarbowość? Jak najbardziej tak. Zajęcia odbywają się w piątki od 16 i w soboty od rana do wieczora, więc tak naprawdę bardzo łatwo jest je połączyć z zajęciami na innym kierunku. Tylko po prostu trzeba pamiętać o tym, że nie ma możliwości przychodzenia na zajęcia w innym terminie niż te wyznaczone w planie. Dobrze. I tutaj następne pytanie, także dotyczące prawa finansowego i skarbowości. Nie mam wykształcenia prawniczego i czy właśnie ten kierunek, prawo finansowe i skarbowość, jest dla mnie? Czy mogę, czy nie? Rekrutować się na kierunek dotyczący skarbowości właściwie możemy się rekrutować po dowolnym kierunku, który ukończymy. Na studiach jest bardzo dużo zajęć właśnie stricte prawniczych, które potrafią nam zdobyć umiejętności, których wcześniej nie mogliśmy nabyć, być może nie mogliśmy nabyć na poprzednim kierunku, który skończyliśmy. Także nie jest to na pewno nic straconego. Ponadto, pomimo tego, że wiele przedmiotów na studium drugiego stopnia właśnie jest prawniczych, to one w żadnym stopniu nie wymagają od nas tej wiedzy prawniczej, ponieważ wszystkiego to tego, czego mielibyśmy się dowiedzieć właśnie na tym studium, się dowiemy. A nawet wielu studentów tych studiów ukończyło administrację czy nawet socjologię. Dobrze, i tutaj następne pytanie także dotyczące prawa finansowego i skarbowości. To znaczy, czy na studiach trzeba nadrabiać jakieś przedmioty, jeśli skończyło się kierunek nieprawniczy? Tak naprawdę zarówno w przypadku prawa finansowego, jak i administracji drugiego stopnia wszystko tak naprawdę zależy od was, jak się po prostu z czym czujecie, ponieważ nie ma wymogu robienia różnic programowych i jeżeli po prostu czujecie się w czymś słabiej, to możecie zawsze poprosić wykładowcę o wykaz podręczników, które pomogą wam w nadrobieniu nauki. Dobrze, następne pytanie. Czy na kierunku prawo finansowe i skarbowość jest dostępna specjalizacja? Tak naprawdę ten kierunek jest sam w sobie już bardzo wyspecjalizowany, tak więc nie ma odgórnej specjalizacji, ponieważ nie jest to uszczegółowiane aż tak bardzo. Dobrze, ja bym chciała powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że jeśli macie wszelkie pytania i wątpliwości, to w opisie, myślę, że tej transmisji, znajdują się wszelkie linki dotyczące no tak naprawdę wszystkiego, czyli zaczynając od zasad studiowania na różnych kierunkach, przechodząc przez grupę kandydatów na Facebooku i zachęcam właśnie do jakby uczestniczenia w tej grupie, z tego względu, że właśnie przez całą sytuację, która teraz ma miejsce i tego, że nie możemy się spotkać tak fizycznie twarzą w twarz, podejrzewam także, że te nasze integracje właśnie, które dotychczas my organizowaliśmy, będą prawdopodobnie odbywały się w innej formie niż dotychczas. To właśnie ta grupa jest miejscem, w którym możecie troszeczkę poczuć się już teraz jak na studiach. Myślę, że już tam możecie zobaczyć, z kim się na tych studiach spotkacie. No a także my jako samorząd, bo właśnie głównie samorząd tam publikuje posty, informujemy was o wszelkich ważnych terminach, o także komunikatach dotyczących życia samorządowego. I nie wiem, czy takie pytanie padło na czacie, natomiast może też to będzie kogoś z was interesować. I chciałabym też tak właśnie tutaj powiedzieć, że niestety tegoroczny LISBARG, czyli wyjazd integracyjny, niestety nie będzie miał miejsca. Jest to bardzo przykre dla nas, jak dla samorządowców, ale też no jest nam naprawdę z tego powodu bardzo źle i muszę przyznać, że jak myśleliśmy o tym, czy ten LISBARG się odbędzie, czy nie, to faktycznie troszeczkę łezka w oku nam się kręciła.
Niestety rektor naszego uniwersytetu wydał zarządzenie, które zakazuje do końca roku akademickiego organizowania wszelkich wyjazdów, które nie są objęte programem studiów. No i Lidzbark niestety nie jest, a szkoda, może będziemy się starać, żeby w przyszłości uniknąć takich sytuacji, no ale tak zupełnie poważnie, no to niestety jest, mimo znoszenia wszystkich obostrzeń, to jednak wyjazd, a nasz wyjazd zerowy był zawsze duży, ponieważ było to około 300 osób, dlatego ze względu bezpieczeństwa jednak też stwierdziliśmy, że no lepiej to porzucić, ale nie przejmujcie się, bo na pewno właśnie w różnych formach będziemy Was aktywizować już od samego początku. Czy to będą jakieś kolejne spotkania wirtualne, a może uda się w mniejszych grupach zorganizować spotkania już fizyczne na terenie Warszawy. No ale to zobaczymy w przyszłości i właśnie dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie do wyszukania tej grupy na Facebooku i po prostu bycia na niej, bo tam możecie się dowiedzieć różnych fajnych informacji. I teraz, coś się zawiesiło, ale chyba już jest wszystko dobrze. Teraz chciałabym bardzo serdecznie podziękować Pawłowi. Przepraszam, to jest trema, naprawdę to jest trema. Ja się bardzo stresuję mówiąc do kamery, a nie do Was. Pawłowi i Marcie za to, że nam powiedzieli o naszym wydziale tak bardzo ładnie. I teraz może byłyby brawa, ale tych braw nie ma. I teraz chciałabym Was zaprosić na krótką przerwę, gdzie właśnie zobaczycie wydział wirtualnie, ale zobaczycie. A następnie przejdziemy do drugiego panelu, czyli myślę, że do tego, które Was w tym momencie interesuje najbardziej, bo do panelu dotyczącego rekrutacji właśnie na nasze studia. Więc...
Dobrze, to witamy Was po przerwie. Mieliśmy małe problemy też techniczne, ale na szczęście Wy tego nie widzieliście. Mam nadzieję, że ten nasz wirtualny spacer bardzo Wam się podobał i oczywiście chcę zaznaczyć, że na żywo nasz wydział wygląda o wiele ładniej, naprawdę o wiele ładniej, a szczególnie na kampusie głównym, centralnym, kiedy o każdej porze dnia i nocy i o każdej porze roku cała atmosfera się zmienia i jest to po prostu bardzo ładne wizualnie. Teraz przechodzimy do drugiego panelu dotyczącego rekrutacji, czyli myślę, że będzie to coś, co w tym momencie Was interesuje najbardziej, z tego względu, że już te terminy wkrótce będą miały miejsce. O rekrutacji powie przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, dr Jakub Chowaniec. Opowie on troszeczkę ogólnie o zasadach rekrutacji, czyli właśnie o terminach, o limitach przyjęć, progach, ale powie także o rekrutacji na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia, na studia drugiego stopnia, o przeniesieniu z innych uczelni, a także na samym końcu, tak jak przy poprzednim panelu, będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Więc teraz oddaję głos. Okej, dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, tutaj mnie Gabrysia przedstawiła. Nazywam się Kuba Chowaniec i mam przyjemność przewodniczyć komisji rekrutacyjnej w rekrutacji na najbliższy rok akademicki. No i właśnie bardzo fajna inicjatywa, żebyśmy w tym nadzwyczajnym trybie, w tych nadzwyczajnych czasach, kiedy niestety nie możemy się spotkać na żywo, ale mimo wszystko dzięki technikom, które mamy, jesteśmy w stanie parę informacji najważniejszych wam przekazać i jakby oswoić z tym procesem, który nas czeka. Ten proces miał się zacząć trochę wcześniej, tak naprawdę już 3 czerwca, no ale z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, przeniesienie terminów matur, no niestety musieliśmy trochę, nie my, bo tak naprawdę, jak sobie za chwilę powiemy, rekrutacja na studia ma charakter scentralizowany i tak naprawdę to nie jest decyzja wydziału dotycząca poszczególnych terminów, przeniesienia i tutaj możliwości, natomiast tak naprawdę decyzję podejmuje Senat UW, no oczywiście w porozumieniu z poszczególnymi wydziałami. Tak więc wszelkie przepisy dotyczące rekrutacji, wszelkie rzeczy związane z rekrutacją, oczywiście znajdziecie w uchwałach Senatu i w różnych innych tego typu dokumentach. Natomiast oczywiście no, po to jesteśmy, po to mamy różne materiały promocyjne, informatory, tak aby wam ten, że tak powiem, bardziej ludzkim językiem to wszystko przedstawić. Zatem to, co jest bardzo istotne, to, że cała nasza rekrutacja, tak powiedziałem, jest scentralizowana i korzysta przy pomocy aplikacji strony internetowej rejestracji kandydatów, której link tutaj widzicie. Generalnie te linki, które tutaj tych linków za dużo nie ma w prezentacji, bo wiadomo, że nie ma jak skorzystać, ale one wszystkie będą wyświetlone, wszystko będzie podane, tak więc tutaj na spokojnie to sobie z dużą łatwością znajdziecie. Tak więc spokojnie będzie można sobie w tą stronkę wejść, przeklikać, zobaczyć jak to wygląda. Naprawdę to jest bardzo intuicyjne i każdy sobie z tym świetnie poradzi. W każdym razie musimy sobie przez ten system przejść. Za chwilę wyświetlę Wam filmik, który został przygotowany właśnie na tę okoliczność, tak żeby łatwiej można było sobie zobaczyć, jak to technicznie działa i ogarnąć, w jaki sposób te wszystkie rzeczy sobie pozakładać. Więc musimy zacząć oczywiście od założenia tego konta w systemie, no i oczywiście dalej będziemy procedować zgodnie z instrukcjami w tym systemie. Jeszcze dwa słowa na temat naszej organizacji. Generalnie, tak jak powiedziałem, rekrutacja na UW jest scentralizowana. Mamy biuro rekrutacji w rektoracie, które odpowiada za rekrutację na cały wydział. Natomiast jakby podstawową komórką, podstawową jednostką, która tą rekrutację prowadzi, jest komisja rekrutacyjna na poszczególnych wydziałach. I w tym właśnie nasza komisja, w której mam przyjemność w tym roku przewodniczyć. Tak więc jakby wszelkie najważniejsze informacje oczywiście znajdziecie na stronie internetowej, w przewodnikach, w informatorach. Natomiast pierwsze kroki oczywiście ewentualnych wątpliwości, no to jesteśmy do Was i dopiero gdzieś tam później to biuro rekrutacji w sprawach takich nietypowych, ale myślę, że takich spraw nie będzie, bo tutaj ten proces jest naprawdę przejrzysty.
No i na tej stronie rekrutacja UWED.pl, tam mamy wszystkie aktualne uchwały, wszystkie aktualne przepisy, gdyby ktoś chciał tak to z takiej strony typowo prawniczej zobaczyć, jak to wygląda, ale myślę, że dużo sensowniej będzie, jeżeli po prostu sobie popatrzymy na tą naszą prezentację i najważniejsze rzeczy powiemy. Zatem tu mamy taki króciutki schemat, jak to wygląda, za chwilę na tym filmiku pewnie to lepiej będzie zobrazowane, natomiast tak naprawdę najpierw musimy zacząć od utworzenia tego konta w systemie IRK, czyli swojego profilu. No i wyskoczy nam taka informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, RODO. Oczywiście można ją spokojnie kliknąć, tam nic złego nie ma, nikt nic nie podpisze żadnego weksla przez ten przypadek. Absolutnie to jest standardowa klauzula RODO, którą musimy stosować, no bo oczywiście przetwarzamy wasze dane osobowe, tak? Przyjmując różne dane, no bez tego nie przeskoczymy. Ten przepis nas obowiązuje, tak jak wszystkich. My oczywiście spełniamy te wymogi, tak więc jest to konieczne, żeby to zaakceptować. Proszę się tego nie obawiać. Dalej wpisujemy dane na tym nowo utworzonym koncie. Zobaczymy sobie za chwilę na tym filmiku, tam wszystko będzie pokazane. Jakie dane wymagane są? Przede wszystkim będą to dane osobowe, dane dotyczące wykształcenia oraz zdjęcie. I od razu uczulam na to zdjęcie, żeby to właściwie wgrać, ale o tym za chwilę sobie powiemy. No i wybieramy kierunki studiów. Najlepiej wybrać od razu te kierunki wszystkie, które nas interesują. Dlatego, że tak naprawdę jeżeli staramy się na różne kierunki, próbujemy różnych sił, no to fajnie, żeby sobie to od razu zaznaczyć i zapłacić opłatę rekrutacyjną, która jest jakby takim warunkiem formalnym, żeby tą naszą aplikację potem procedować. Więc najlepiej, żeby to po prostu zrobić od razu, kliknąć i mieć z głowy. Klikamy po prostu zielony guzik, zapisz się, to cała tak naprawdę filozofia. No i zapisujemy się na wybrane nasze kierunki, te, które najbardziej lubimy. No i tak jak powiedziałem, ta opłata rekrutacyjna, która wynosi 85 zł za każdy kierunek i jakby tryb studiów, więc jakby musimy ją tutaj opłacić. No i wtedy wpisujemy jeszcze wyniki matur w kolejnym kroku, ale to za chwilę sobie przejrzymy na filmiku. To jest jakby taki początkowy element. Potem oczywiście poprzez to zgłoszenie bierzemy udział w formalnym postępowaniu kwalifikacyjnym. Na podstawie tego na podstawie waszych zgłoszeń komisja dokonuje różnych tutaj wyborów, sporządza listę rankingową, układa. Oczywiście wybieramy najkorzystniejszy układ matur dla każdego z was, tak więc wpisując różne wyniki, nie bójcie się, to nie jest tak, że mamy tutaj dowolność i coś wybierzemy. System sam nawet wybierze taką konfigurację przedmiotów, która najkorzystniejszy wynik da w postępowaniu kwalifikacyjnym. Tak więc z tym się proszę nie martwić. No i potem sporządzamy listę i musimy z tym pójść do rektora, który nam te listy zatwierdza i jeżeli te listy zostaną w końcu zatwierdzone, no to wtedy na tym systemie IRK pojawi wam się informacja, tak, że was zakwalifikowano, czy lista rezerwowa i wtedy będą dalsze informacje co do przyjścia na wydział i tak naprawdę złożenia wymaganych dokumentów. I tu bardzo ważne, żebyśmy śledzili ten status na tym IRK, tak, ale to też jeszcze o tym przypomnę, no bo w zależności od tego, że na przykład byliśmy na liście rezerwowej, bo nie udało nam się jakby w tym pierwszym razie, natomiast nie wszyscy kandydaci zgłosili dokumenty albo nie z jakiegoś powodu zrezygnowali, no to wtedy automatycznie przesuwacie się wyżej. Tak więc wtedy jak najbardziej łatwiej będzie można to te dokumenty donieść we właściwym terminie i wszystko się zakończy tak jak trzeba. Na koncie też IRK znajdziecie potem parę dokumentów, które należy wygenerować i przynieść razem z innymi. No ale to też ta informacja za chwilę się pokaże. Myślę, że możemy sobie teraz przejść ten filmik rekrutacyjny. Ja go tu postaram się włączyć. Mam nadzieję, że będzie dla was on widoczny. Ten filmik jest podlinkowany na stronie rekrutacji, tak więc nawet jeżeli ktoś by chciał do niego wrócić, przejrzeć, to oczywiście jak najbardziej jest do niego dostęp. Wybieramy właśnie, to jest ten profil IRK, internetowej rejestracji kandydatów. Tu sobie możemy te wszystkie informacje przeczytać, najważniejsze, zapoznać, to jest bardzo, bardzo ważne. Najpierw otwórz konto, tak? Tu jest to oświadczenie RODO, o którym mówiłem, więc proszę się tym nie martwić. To jest jakby standardowa procedura, którą musimy, że tak powiem, wdrożyć. No i otwieramy konto, no bo chyba że ktoś już ma takie konto, bo się wcześniej rekrutował, no to wtedy oczywiście nie ma potrzeby. A dla osoby, która dopiero zaczyna przygodę z naszym IRK, no to trzeba takie konto sobie utworzyć. Tworzymy
Tutaj mamy, przyślę, jak tutaj komunikat widać, przyjdzie link aktywacyjny, na który potem trzeba kliknąć. No i potem już logujemy się na nasze konto, które zostało dla nas utworzone. Oczywiście sami sobie tutaj proponujemy różne hasła i tak dalej. No i tu jak widzimy, mamy moje konto, różne formularze, tak? Najpierw podstawowe dane, tu oczywiście intuicyjnie jak widać mamy imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, czyli takie najbardziej podstawowe dane osobowe, które musimy, które musimy podać. Oczywiście proszę sobie te dane dokładnie posprawdzać, je można zmienić, ale no najlepiej, żebyśmy te dane mieli w porządku, dlatego że na ich podstawie potem generują się wszystkie dokumenty. Jeżeli coś wstawimy źle, no to potem trzeba będzie to wszystko korygować. Więc proszę o taki double check, żebyśmy faktycznie zobaczyli, że te dokumenty nam się zgadzają. Podstawowe dane, numer telefonu, adres, no żebyśmy też mieli dane do kontaktu z wami, gdyby coś trzeba zrobić. I właśnie, zdjęcie. I tutaj bardzo ważna rzecz, mamy też opis tego zdjęcia, jak ono wygląda, natomiast podejdźmy do tego po prostu po ludzku. Przyjmijmy, że to jest to zdjęcie, które potem będzie figurowało na waszej legitymacji studenckiej. Więc bardzo proszę, żeby ono było takie, no ono nie musi być jakieś takie bardzo formalne, ale najlepiej, ale tak jak do dowodu osobistego, myślę, że będzie jak najlepiej pasowało. Natomiast no, może nie musimy być w garniturze czy w jakiejś szczególnej formie, ale no, pamiętajmy, że to zdjęcie będzie naszą wizytówką, naszą legitymacją, naszą jakby tym się będziemy pokazywać. Więc bardzo proszę, żeby to nie było zdjęcie z żadnym wielbłądem, słoniem, z plaży, z parasolem, bo to nie o to chodzi. Tylko właśnie takie zdjęcie, które będzie świadczyło o naszym profesjonalizmie, naszym statusie studenta. Takie zdjęcie musicie wgrać, odpowiednio wykadrować to, jak tutaj było. No i my musimy to zdjęcie zaakceptować. I pamiętajmy, żeby zrobić to od razu, bo jeżeli nie zaakceptujemy, no to wtedy nie wydrukujecie ankiety później. Dalej, dane dotyczące wykształcenia, tak jak widzicie, wpisujemy, podajemy rodzaj ukończonej szkoły, nazwa tej ukończonej szkoły, miejscowość i parę innych tutaj danych, które są wymagane. Jeżeli jesteście laureatami, finalistami olimpiad, no to oczywiście też jest to miejsce, żeby tutaj odpowiednie zaświadczenie wstawić. O olimpiadach sobie powiemy, które dokładnie, jakie uprawnienia dają, natomiast oczywiście już tutaj na etapie tego filmiku warto zobaczyć, co tak naprawdę wklejamy. No i dane dotyczące świadectwa maturalnego. Wiadomo, że na razie jeszcze tych wyników nie ma, tak więc je uzupełnicie potem, jak tylko te wyniki zostaną. O tu właśnie edytuj wyniki egzaminów, no i możemy sobie, zaznaczamy sobie, który konkretnie przedmiot zdawaliśmy na maturze, na jakim poziomie, no i wklepujemy te wyniki. Tutaj gdzieś tam się pojawia nieraz informacja, że ten system może gdzieś zastać te dane. Ja dolecam bardzo tutaj dużą ostrożność, dlatego że coś, no to jest elektronika. Może być tak, że coś tam się nie wgra, a na koniec dnia te wyniki, które tu są wpisane, będą świadczyć potem o waszym postępowaniu. Więc proszę o taką dodatkową czujność, żebyście dwa razy zweryfikowali, czy te wyniki naprawdę są wprowadzone poprawnie, naprawdę są wprowadzone dobrze. Tak, bo bez tego potem, żeby potem nie było problemów, że komuś coś tam się nie policzy, albo jakiś niekompletny wynik, system nie zaczyta, no różnie może być. Tak więc bardzo was proszę, żebyście to dokładnie zweryfikowali, czy te wyniki naprawdę ze świadectwa się tutaj zgadzają. No i potem przechodzimy na oferty, wybieramy kierunki. Ten zielony guziczek zapisz, o którym mówiłem, zatwierdzamy wybór. No i tak naprawdę mamy nasze zgłoszenie rekrutacyjne. Kontynuujemy i ono tam nam wpada potem na nasz profil, który mamy wygenerowany na tym koncie w systemie IRK. No i mamy zgłoszenia rekrutacyjne. O, i właśnie, tutaj widzimy administrację. Akurat tak się składa, że jeden z naszych kierunków, więc bardzo dobrze zrobili ten filmik. No i mamy tutaj kwotę do wpłaty. Tu jest akurat to 85 zł, bo jest jeden kierunek, jeden limit. Tu można kliknąć guzik, zapłacić od razu poprzez system DotPay, tak więc naprawdę to szybko i sprawnie pójdzie. No i potem po opłaceniu pojawi się ta informacja, że opłacono. Tak więc będziecie widzieli, że ta opłata na pewno doszła. I zwróćcie na to uwagę, bo to jednak jest istotne, bo bez tej opłaty my nie możemy dalej procedować tego wniosku. Tak więc jeżeli nie zostanie wpłacone, no to niestety nie weźmiecie tak naprawdę udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym i nieraz ktoś po prostu może o tym zapomnieć, bo to taka techniczna sprawa, ale jednak no niestety bez tego nas system nie dopuści, mimo naszych najszczerszych chęci. Tak więc bardzo proszę, żebyście o tym pamiętali. Najlepiej to zrobić od razu i mieć to z głowy po prostu. Wybieramy wszystkie przedmioty, na które chcemy. W cały czas oczywiście, tak jak tutaj widzicie, można zadać pytanie poprzez system IRK.
Jeżeli jakieś pytania są, to one trafiają potem do naszej komisji. No i oczywiście staramy się jak najszybciej odpisać. No, musimy wziąć pod uwagę, że tych pytań trochę jest i no, niestety nie jest tak, że zawsze możemy na bieżąco odpisać, ale staramy się, żeby tutaj ta informacja była aktualna i żebyśmy byli w stałym kontakcie. Natomiast zachęcam przede wszystkim do przejrzenia różnych pytań do różnych informatorów, bo większość rzeczy, o które pytamy, jest bardzo fajnie opracowana na tej stronie rekrutacji. Tam są wszystkie takie najbardziej podstawowe, nurtujące nas pytania. Tam są wszystkie najważniejsze tematy poruszone. Tak więc tak naprawdę gro odpowiedzi można znaleźć tam i wrócić, tak? A niekoniecznie pisać i czekać gdzieś tam na tą odpowiedź, bo możemy natychmiast do tych danych sobie dostęp, że tak powiem, uzyskać. Tak więc tu tak to wygląda. No oczywiście w razie potrzeby ten kontakt jest i my wtedy odpowiadamy i na waszym koncie, na waszym profilu pokazują się te wasze pytania, nasze odpowiedzi, tak więc tutaj jak najbardziej mamy pełną informację, pełną wymianę informacji. No i właśnie, dodajemy wyniki egzaminów, kiedy już uzyskamy nasze świadectwo maturalne, kiedy wreszcie te matury się odbędą, zostaną sprawdzone, certyfikaty wydane, no to wtedy wklepujemy sobie te nasze informacje. Tu jeszcze raz uczulam, żebyśmy zweryfikowali, czy na pewno dobre dane podajemy, dobre punkty, bo oczywiście na podstawie tego system potem będzie liczył wasze punkty i na tej podstawie sporządzamy listę rankingową, bo nie decyduje kolejność zgłoszeń. To nie jest tak, że kto pierwszy, ten lepszy, więc musimy się na hura zapisać na dzień, w którym rusza rejestracja, bo to nie jest jakby, nie stoimy w kolejce po nową część jakiejś interesującej książki. Tak naprawdę mamy cały jakiś tam czas, o harmonogramie sobie za chwilę powiemy, na zarejestrowanie się i tak naprawdę decyduje lista rankingowa, więc tutaj nie jest kto pierwszy, ten lepszy, więc proszę na spokojnie sobie przemyśleć i się zapisać. I bardzo ważny status kwalifikacji, właśnie zakwalifikowany, albo lista rezerwowa, albo niezakwalifikowany. No jeżeli niestety ten limit punktowy jest zbyt niski, no to wyskoczy nam informacja, że niestety nie zostaliśmy zakwalifikowani. Jeżeli zostaliśmy, no to bardzo ważne, żebyśmy złożyli odpowiednie dokumenty. Część z nich generujemy w IRK. Tu mamy właśnie ankietę osobową, oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat i podanie o elektroniczną legitymację studencką. Pamiętajcie, ankietę drukujemy wtedy, kiedy mamy zaakceptowane wasze zdjęcie. Więc wgrywamy zdjęcie, my to akceptujemy. Też potrzebujemy trochę czasu, żeby wszystkie wnioski przerobić, sprawdzić, czy są odpowiednio ostre, czy spełniają wymogi, czy tak dalej. Więc dlatego wgrywajcie to zdjęcie w miarę od razu, żebyśmy mogli to mieli trochę czasu, jakiś margines na to, żebyśmy to zdążyli wam poakceptować, ewentualnie poprosić o zmianę czy korektę tego zdjęcia. No i potem sobie to wszystko sobie drukujecie i przynosicie nam na wydział do komisji. I pamiętajcie, żebyśmy śledzili te statusy, tak? Bo tam, gdzie jest zakwalifikowany, to trzeba przynieść papiery. Tam, gdzie jest lista rezerwowa, bardzo możliwe, że po pierwszej turze składania dokumentów trzeba będzie, jednak wskoczymy na tą listę zakwalifikowanych i trzeba będzie te dokumenty donieść. Tu cały czas mamy pokazane, jak kolejne dane uzupełniamy, bardzo ważne. To oczywiście no, musimy te dane mieć kompletne. Tu system też będzie nas monitorował i ostrzegał, jeżeli czegoś nie dodaliśmy, ale mimo wszystko zachęcam, żebyśmy to dokładnie dwa razy przejrzeli, bo w naszym zawodzie ta dokładność jest wymagana szczególnie. Też to, na co chciałem zwrócić uwagę, taką ankietę drukujemy, oczywiście podpisujemy, przenosimy z całym tym załącznikiem. Pamiętajmy, żeby do podania o legitymację studencką dołączyć też potwierdzenie przelewu. To jest bardzo, ja to jeszcze powiem raz, ale to jest jeden z wymaganych dokumentów i jakby bez tego nie możemy dalej procedować. Musimy oddać do rektoratu kompletną koszulkę zawierającą wszystkie dokumenty. I jednym z nich jest potwierdzenie przelewu. I nawet jeżeli nam pokażecie, nie wiem, na smartfonie czy gdzieś tam, że faktycznie zapłaciliście i my wam uwierzymy, nawet sprawdzimy, to bez tego nie jesteśmy w stanie przepchnąć się dokumentów dalej. Więc bardzo ważne, żebyśmy po prostu mieli te wszystkie dokumenty w komplecie. Dobrze, myślę, że możemy zatem wrócić do naszej prezentacji. Mam nadzieję, że ten filmik wam wiele rzeczy wyjaśnił. W razie czego on jest do odtworzenia ponownie. Linki też będą tam widoczne, tak więc spokojnie do niego można wrócić. Zresztą ten system jest bardzo intuicyjny i na pewno świetnie sobie z nim poradzicie i najważniej podstawowe dane
dane wypełnicie. Teraz terminy rekrutacji i teraz uczulam na jedną uwagę. Te terminy zostały niedawno zmienione w uchwale Senatu z 20 maja z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce. Tak po prostu nie mogliśmy utrzymać dotychczasowych terminów rekrutacji, bo jeżeli jeszcze nie macie napisanych matur i one nie są sprawdzone, to nie mamy jak zrekrutować, więc w trosce z myślą o tym, żeście spokojnie mogli te matury napisać i tu oczywiście trzymam kciuki, żeby jak najlepiej poszło i zapraszamy na wydział. No ale żeby umożliwić te wszystkie procedury, musieliśmy te terminy troszkę odroczyć. I akurat zrobiliśmy to na tyle, uważam, z głową, żeby te terminy ujednolicić na nasze wszystkie kierunki, żebyście teraz nie musieli pamiętać, a że na prawo to rusza wtedy, a na administrację wtedy. Co do zasady mamy jedne terminy tutaj podane, poza jedyny wyjątek to jest taki kierunek Humanitarian Action prowadzony przez NOHA, ale to jakby trochę zostawiam na marginesie, to trochę innym trybem idzie. Natomiast nasze podstawowe kierunki właśnie wszystkie są realizowane w ten sposób. Czyli pierwsza tura zamiast 3 czerwca rusza 13 lipca trwa do 12 sierpnia. Zatem mamy miesiąc na to, żeby założyć sobie konto na IERKA, wpisać podstawowe dane, wybrać sobie kierunki, zapoznać się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu. Miejmy nadzieję, że przede wszystkim właśnie z naszego wydziału, bo jest naprawdę atrakcyjna i zachęcamy do zapisania się na nasze kierunki. Pamiętajmy, żeby zrobić to do 12 sierpnia, bo wtedy nam system się zamyka i wtedy już za bardzo nie mamy żadnej możliwości, żeby cokolwiek zrobić. My też musimy mieć czas na to, żeby tą listę obrobić, tak? Zobaczyć, kto się zgłosił, ułożyć listę rankingową. Poza tym ta lista musi być potem zatwierdzona przez rektora, więc my musimy teraz pójść, wpisać się w kolejkę do rektora, żebyśmy te dane, te listy mieli zatwierdzone i potem możemy ogłosić te wyniki 24 sierpnia. To jest ten termin, w którym te wyniki powinny być ogłoszone. Myślę, że około godziny 14, natomiast z uwagi na tą sytuację, która jest, doradzam, żebyście śledzili te komentarze, a przede wszystkim informacje w IERKA, bo to wszystko tam będzie wskazane. Natomiast być może z uwagi na tą sytuację coś tam jeszcze się może zmienić, ale mam nadzieję, że to są już terminy ostateczne. I następnie mamy terminy składania dokumentów. Każdy z was w systemie IERKA będzie widział, kiedy ma te dokumenty złożyć. To okienko jest niestety bardzo wąskie. Proszę zobaczyć, 25, 27, potem druga tura, 28, 31. To niestety, to nie wynika tutaj z naszych, że tak powiem, problemów, tylko po pierwsze, to jest też jakby centralny wpływ, jeżeli centralna decyzja co do tych terminów. Po drugie, niestety z uwagi na ten COVID i na sytuację epidemiologiczną musieliśmy, to te wakacje stały się tutaj bardzo krótkie i tego czasu jest niewiele. Stąd bardzo proszę, żebyście pilnowali i sobie zapewnili, że w tych dniach, żebyście byli dostępni, mogli do nas przyjechać, te dokumenty nam złożyć. Oczywiście w IERKA będzie napisane, w których dniach was oczekujemy z tymi dokumentami, ale wtedy trzeba się pojawić. Jeżeli się nie pojawicie, to niestety, ale w tym momencie jakby osoba, która nie złoży dokumentów, nie może być zakwalifikowana i wtedy miejsce wasze może zająć osoba z listy rezerwowej. Więc jest to z jednej strony przykra konsekwencja, z drugiej strony szansa dla tych, którym gdzieś tam ten ułamek punktu brakło, żeby się dostać za pierwszym, że tak powiem, strzałem. I wtedy te osoby z listy rezerwowej będą miały szansę przejść i złożyć nam dokumenty i dokończyć rezerwacji. I mam nadzieję, uda nam się pod koniec września uruchomić drugą turę, bo to też był taki, prowadziliśmy negocjacje, żeby nam się tą drugą turę udało otworzyć. Zdajemy sobie sprawę, że być może niektórzy z was zapiszą się na takie studia, na inne, ale gdzieś tam jeszcze ta decyzja w ostatniej chwili będzie zmieniona. Być może, ktoś będzie chciał jeszcze dodatkowo wziąć udział w jakiejś rekrutacji, więc będę chciał, żeby taka druga tura, chociaż nawet bardzo krótka, ale jednak była uruchomiona. Że nawet jak to okienko nam się zamknie 12 sierpnia, to żebyście jeszcze gdzieś tam mieli szansę w tej drugiej turze się do nas dostać. Niemniej jednak gorąco zachęcam, żeby zapisywać się na wszystkie kierunki od razu, bo to zawsze jednak jest dużo większe ryzyko, mniej czasu i na pewno dużo lepiej, żeby to było zrobione w pierwszej turze. Przepraszam za mój głos, ale niestety miałem dzisiaj zajęcia od rana i takie zdarte gardło belfra, ale mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Właśnie różne kierunki mamy i w różnych terminach, tak żeby być jak najbardziej elastycznym i dostosować się do potrzeb studentów. Tutaj mamy limity przyjęć, które obowiązują w tym roku. Tak więc jak widzicie, miejsc jest sporo. Przede wszystkim na naszym podstawowym kierunku, czyli prawo.
Mamy 500 miejsc na prawo stacjonarne, tyle samo na prawo niestacjonarne. W przypadku administracji pierwszego stopnia tych miejsc jest 300 na studia stacjonarne, na niestacjonarne 150. Drugi stopień 210 miejsc studia stacjonarne, 100 studia niestacjonarne. Samorząd terytorialny, polityka regionalna pierwszego stopnia, studia stacjonarne 60 miejsc, na drugi stopień niestacjonarne 20. Kierunek prawo finansowe i skarbowość, na którym właśnie dzisiaj miałem zajęcia, to 150 miejsc. I studia humanitarian action prowadzone przez konsorcjum NOHA 2025. To jest limit w rekrutacji otwartej, czyli tej, do której właśnie startujemy, tej, do której się zarejestrujemy przez IRK i którą będziemy za chwilę zaczynać. Natomiast mamy jeszcze drugą rekrutację w trybie przeniesień. Ale o tym może powiem na ostatnim slajdzie, bo to taka dodatkowa rzecz dla osób, które po prostu gdzieś tam studiują na innym uniwersytecie i chciałyby się do nas dostać, tak? Nie od samego początku, ale w tym późniejszym trybie. No i uchwała też wskazuje minimalną liczbę osób do uruchomienia studiów, ale no ja nie pamiętam sytuacji, żebyśmy któryś z tych studiów podstawowych nie otworzyli, więc proszę się nie obawiać, tylko śmiało zapisywać, bo jestem więcej jak pewien, że komplet kierunków uruchomimy, bo nieraz są takie pytania. Widziałem, że niektórzy się obawiają, czy te studia na pewno ruszą z uwagi na COVID-a. Oczywiście nie zdarzyło się, żeby nie ruszyły, tak więc gorąco zachęcam do zapisywania się. No i wreszcie bardzo ważny slajd, czyli wymagane dokumenty. To jest też fajnie opracowane, w takiej wersji maksymalnie skróconej oczywiście, żebyście mogli zobaczyć, co tak naprawdę potrzebujemy. Ale to jest też fajnie opracowane na stronie rekrutacja.uw.edu.pl. Tam jest napisane, wymienione są te załączniki z takim krótkim komentarzem, więc najważniejsze rzeczy tam na pewno znajdziecie. To, co tutaj widać, tak na szybko przeskoczymy, dokument tożsamości, dowód osobisty lub paszport. No oczywiście po to, żebyśmy zobaczyli, czy wy to wy, tak? Przynosi nam ktoś wniosek, Jan Kowalski, Dyzio Wspaniały, no żebyśmy mogli zobaczyć, czy faktycznie ta osoba to jest ta osoba, tak? Więc jakby to nam jest niezbędne. Oczywiście ten paszport, dowód oddajemy, to jest tylko do wglądu, nie będziemy go nawet kserować. Potem tak, oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości do wglądu oraz jego kopia. Kopia dlatego, że my sobie na tej kopii poświadczymy go za zgodność z oryginałem. Czyli zobaczymy oryginał tego dokumentu, zobaczymy kopię. Jeżeli jest to samo, no to oczywiście musi być to samo, bo kopię przedstawicie swojego świadectwa. No i my sobie to uwierzytelniamy, podpisujemy, żeby w archiwach schować. No ale oczywiście ten oryginał musimy najpierw zobaczyć, więc też oczywiście trzeba go dostarczyć. Wydrukowane z systemu IRK podpisane podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej. Czyli właśnie to, co mówiłem, to co tam widzieliście, jeden z tych takich trzech, które klikamy w link, generuje nam się. To podanie jest niezbędne, no bo musimy wam wyrobić legitymację. Legitymacja identyfikuje was jako studenta, daje uprawnienia do różnych zniżek. Na tej legitymacji sobie można bilet komunikacji miejskiej wgrać, więc jak najbardziej to trzeba mieć i od razu z kompletem dokumentów to składamy, od razu będzie to wyrobione. No chyba, że ktoś tę legitymację ma z innego kierunku, ale co do zasady składamy komplet. I tak jak powiedziałem, potwierdzenie zapłaty. To jest rzecz dodatkowa, ona może nie jest gdzieś tam wyartykułowana, ale my musimy to potwierdzenie mieć i musimy je złożyć w teczce ze wszystkimi waszymi dokumentami. Jeżeli tego nie będzie, no to niestety, ale no będziemy was musieli odesłać gdzieś z prośbą o wydrukowanie tego, co na pewno no zwiększy czas obsługi, wam niepotrzebnie stresu więcej doda, a tak naprawdę sobie możemy to wszystko oszczędzić. No my nawet jak zobaczymy gdzieś tam na ekranie smartfona, na komputerze, pokaże się, że zapłaciliście, to tak, ale no w rektoracie no i tak musimy przedstawić komplet papierów. No niestety, mamy taki pewien formalizm, z którego nie unikniemy, dlatego prośba, żebyście sobie to zapamiętali i to nam dostarczyli. Dalej oświadczenie, zapoznałem się z wysokością opłat, też wydrukowane z systemu IRK i podpisane. To tam w tym okienku wam wyskoczą te dokumenty, które trzeba wydrukować, podpisać, więc myślę, że tu nie będzie żadnego problemu. Dalej, zaświadczenie o uzyskaniu laureata lub finalista olimpiady. Jeżeli ktoś z was, no tutaj cechują go wybitne osiągnięcia naukowe na poziomie liceum i tak dalej, uzyskał tytuł finalisty, laureata olimpiady. Ja wiem, że w tym roku z tymi olimpiadami z uwagi na COVID był problem i nie wszędzie się te szczeble centralne odbyły i większość osób po prostu jest jako finalista. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że takie zaświadczenie jest i oczywiście należy je dołączyć do
wgrać po prostu do tego systemu IRK, bo to wtedy jakby daje nam możliwość przyznania wam odpowiedniej preferencji. Jakie są to preferencje, to o tym w swoim czasie powiem, żebyśmy teraz nie zgubili wątku. I wreszcie pełnomocnictwo. Takie dokumenty, jeżeli nie jesteście w stanie przynieść ich osobiście w tych dniach, które były wskazane jakby w tej tabelce, które zobaczycie w IRK, oczywiście można wysłać pełnomocnika, tak? Czyli osobę, która za was te dokumenty złoży. Nie wiem, członka rodziny, jakiegoś znajomego, sąsiada, tylko żeby ta osoba była upoważniona, żeby ona miała pełnomocnictwo do tego, żebyśmy mogli zobaczyć, że ona faktycznie ma prawo w waszym imieniu te dokumenty przynieść i ewentualnie, żebyśmy mogli jakieś informacji udzielić, tak? No bo żeby nie było tak, że przychodzi jakaś osoba trzecia, której kompletnie nie znamy, no po prostu musimy wiedzieć, że ona faktycznie ma prawo w waszym imieniu te dokumenty złożyć. Jeżeli chodzi o studia drugiego stopnia, to tak naprawdę znaczy studia pierwszego stopnia jednolite, no to właśnie sobie omówiliśmy, studia drugiego stopnia, jak zobaczycie, tak naprawdę jest to samo, tylko że oczywiście no zamiast odpisu świadectwa dojrzałości bierzemy pod uwagę dyplom ukończenia studiów wyższych, no bo podstawą rekrutacji na drugi stopień jest posiadany tytuł licencjata, magistra, inżyniera i tak dalej. W związku z tym no musimy mieć to potwierdzenie, że ten pierwszy etap studiów, przynajmniej ten licencjat, został przez was osiągnięty. Dlatego jak najbardziej ten dokument jest potrzebny i zastępuje nam on świadectwo maturalne w porównaniu ze studiami pierwszego stopnia. Ankieta osobowa, podanie o wydanie legitymacji, zapłata za legitymację, oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami, pełnomocnictwo, czyli to, co sobie mówiliśmy. Natomiast mamy też pewną pulę dokumentów, którą składają nam cudzoziemcy. Ja mówię o cudzoziemcach sensu largo, że tak powiem, czyli szeroko, tak? To znaczy chodzi o osoby, które nie zdawały polskiej matury, bowiem są osoby, które na przykład świetnie mówią po polsku, ale no, mieszkają na co dzień na Białorusi, na Ukrainie, na Litwie i tak naprawdę nie zdawały matury w języku polskim, tylko w języku ojczystym państwa, w którym mieszkają. I teraz, ponieważ my mamy studia w języku polskim, cały system rekrutacyjny jakby stosowany pod polską maturę, no w przypadku osób zdających tą maturę zagraniczną musimy pewne wyniki poprzeliczać sami i tutaj do listy rankingowej dopisać. Dlatego z jednej strony będą to troszkę inne dokumenty, z drugiej strony właśnie także takie dokumenty dotyczące na przykład tego, czy jesteście w stanie podjąć studia w języku polskim. I niestety tego formalizmu też nie unikniemy, dlatego ja chcę tutaj to przedstawić. Przede wszystkim potwierdzenie legalizacji pobytu w Polsce, czyli na jakiej podstawie ten pobyt w Polsce jest. No bo wiadomo, studia będą trwały dosyć długo, zatem w jakiś sposób tytuł pobytowy tutaj musicie mieć. Czy to będzie karta pobytu stałego, czy karta pobytu czasowego, czy wiza Schengen, czy wiza krajowa, czy jakikolwiek inny tytuł pobytowy, w zasadzie nie ma to większego znaczenia. W każdym razie no, musi ta legalizacja w Polsce jakoś być. Dalej, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2. O tym może kilka słów za chwilę. Dalej, legalizacja lub apostille świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów. Tak naprawdę dyplom ukończenia studiów jest wydawany przez waszą uczelnię. W przypadku studiów, jeżeli się ubiegacie o studia drugiego stopnia, no to te studia pierwszego stopnia zakończone w innym kraju, no to mamy wydany dyplom przez tamtą jednostkę, tak? Tudzież świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną właściwą dla matury, nie wiem, ukraińskiej, białoruskiej czy kraju, w którym zdajecie. I teraz, żeby ten dokument miał moc prawną na terytorium Polski, zgodnie z konwencją haską, on powinien podlegać procedurze właśnie apostille lub jeżeli dany kraj, z którego aplikujecie, nie jest objęty, nie jest stroną konwencji haskiej, no to uzyskać legalizację takiego dokumentu. I teraz uwaga, te dokumenty musimy przetłumaczyć przysięgle na język polski, no bo na język, w którym prowadzi się studia. W naszym przypadku studia są po polsku, więc musimy mieć język prowadzony, przetłumaczony na język polski. I teraz pamiętajmy, że sama ta klauzula apostille, sama ta notka o legalizacji też jest elementem dokumentu. Więc najsensowniej jest najpierw zrobić to apostille, tą legalizację poświadczenia dokumentów i dopiero potem cały ten dokument, całą tą paczkę zanieść do tłumacza przysięgłego. Tak, żeby ta apostille też była przetłumaczona. Ja przepraszam, że takie szczegóły mówię, ale no jakby to jest też potem istotne, żebyśmy mogli komplet dokumentów przyjąć i potem, żeby nie było problemów. No i dokument potwierdzający prawo do podjęcia studiów bez odpłatności. W przypadku studiów stacjonarnych pewna grupa cudzoziemców zgodnie
zgodnie z ustawą ma prawo do podjęcia studiów bez odpłatności, więc w takim przypadku oczywiście też musimy mieć dokument to potwierdzający, no żeby po prostu zwolnić was z opłat, tak żeście mogli faktycznie studiować wtedy bez tej odpłatności na zasadach określonych dla studentów studiów stacjonarnych, którzy mają, że tak powiem, tutaj polską maturę, obywatelstwo polskie. No i jeszcze co do tego języka polskiego. Tak naprawdę dokumentem, który upoważnia nas, to jest jakiś certyfikat, który poświadcza poziom biegłości językowej B2. Można ukończyć roczny kurs przygotowawczy, który UW organizuje dla studentów z zagranicy, który polega na tym, że no właśnie zdobywamy tę kompetencję językową, uczymy się języka i za rok jesteśmy gotowi do podjęcia studiów na poziomie B2. Oczywiście wiele osób, które pisały, które chcą u nas studiować, często mówią po polsku świetnie, dużo lepiej niż na poziomie B2. No więc byłoby bez sensu, żebyśmy takie osoby teraz przymusowo kierowali na rok na taki kurs przygotowawczy, żeby się uczyli języka na poziomie niższym niż nim władają. W związku z tym w takim przypadku oczywiście stosujemy możliwość wylegitymowania się certyfikatem. Tu mamy taki certyfikat wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub ewentualnie posiadać świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej wydane w języku polskim. Natomiast jest pewien szczególny tryb, kiedy komisja rekrutacyjna może w szczególnie uzasadnionych wypadkach uznać inny dokument poświadczający znajomość języka polskiego. Jeżeli na przykład ktoś z was uczył się w polskiej szkole, ma jakieś świadectwo w języku polskim, no to oczywiście jest to dokument, dzięki któremu ja mogę stwierdzić, no tak, no ta osoba skoro uczyła się ileś lat w polskiej szkole, no to musi znać polski, tak, jest w stanie te studia podjąć. Tak więc w tym przypadku jest możliwość, żeby ewentualnie w tym trybie spróbować się dopytać, ale tu zachęcam najczęściej o kontakt, żebyśmy to mogli wam tą informację dokładnie przedstawić. W każdym razie no musimy mieć jakiś papierek, który potwierdza, że faktycznie tym polskim władacie i będziecie w stanie podjąć bez problemu studia na naszym wydziale. No i teraz przechodząc już do takiej drugiej kwestii, ja myślę, że nie będę tutaj jakoś szczegółowo tego bardzo analizował, bo tu teraz będzie seria kilku slajdów dotyczących tego, jakie dokładnie języki wymagamy, znaczy jakie dokładnie przedmioty wymagamy w postępowaniu rekrutacyjnym na różne kierunki. Więc tych tabelek trochę będzie z uwagi na nasze różne kierunki, więc no wiadomo, że nie będziemy się tego uczyć na pamięć, ale po prostu chcę was uczulić na pewne najważniejsze aspekty. Zaczynamy od prawa stacjonarnego dla osób z tak zwaną polską nową maturą, czyli tą, którą mamy od 2005. Czy ona jest taka nowa, no to już kwestia ocenna, natomiast no co do zasady to jest ta, która obecnie obowiązuje. I teraz tak, mamy, jak widzicie, 5 przedmiotów i teraz uwaga, musimy te 5 przedmiotów wskazać. Więc jest to oczywiście język polski, który i tak każdy zdaje, matematyka, którą i tak każdy zdaje i język obcy jako te przedmioty najbardziej podstawowe, które każdy musi zdać. I teraz one mogą być zdane zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym. Jak widzicie, zdając na poziomie rozszerzonym możemy mieć wtedy lepsze punkty, lepszy wynik, dlatego że ten poziom się przelicza razy jako jeden, tak? Natomiast poziom podstawowy ma wagę 0,6, czyli niższą. Więc zdanie tych przedmiotów na poziomie podstawowym nie eliminuje was, że tak powiem, z postępowania. Absolutnie jak najbardziej dokumenty przyjmiemy. Natomiast oczywiście te osoby, które te przedmioty zdały na poziomie rozszerzonym, no siłą rzeczy będą miały potem lepszy wynik. I dalej mamy 2 przedmioty do wyboru z. I te przedmioty musimy zdać na rozszerzeniu. To muszą być 2 przedmioty rozszerzone i one mają, jak widzicie, największą wagę, aż po 30%. Bo one są tak naprawdę dla nas najistotniejsze. I teraz mamy tak, jako przedmiot czwarty wybieramy właśnie biologia, chemia, fizyka, informatyka, no przede wszystkim historia, WOS, geografia, bo to są jakby takie najbardziej popularne przedmioty. Ale oczywiście to nie jest tak, że preferujemy kogoś z historią, z WOS-em, z geografią, a innych nie. Nie, absolutnie nie. Tu jakby każdy przedmiot jest równoprawny i każdy, który z tej listy zdaliście, będzie uwzględniany. System, tak jak powiedziałem, automatycznie wybierze wam ten przedmiot, który wam da najlepszą kwalifikację, czyli ten, który da najwięcej punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Tak więc jeżeli zdawaliście więcej przedmiotów niż trzeba, to je wpiszcie po prostu i nie bójcie się, że nie wiem, powiedzmy zamiast historii, która wam świetnie poszła, ktoś wam tutaj złośliwie zaliczy, nie wiem, geografię i przez to nie dostaniecie się na studia, bo absolutnie nic takiego nie będzie. Dodatkowo w ramach tego przedmiotu do wyboru z tej kolumny, ale czwartej, nie piątej, a czwartej, możemy wybrać sobie język obcy i
I ten język obcy wybieramy z tej samej kategorii, które są w tej kolumnie trzeciej, czyli angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski. Tylko uwaga, to nie jest tak, że zdajemy sobie język obcy jako ten poziom, jako ten przedmiot trzeci na poziomie podstawowym i ten sam język próbujemy obrzenić do kolumny numer czwarty jako rozszerzony. System nam tego nie przyjmie. Zresztą jak zobaczycie, tutaj mamy w zastrzeżeniach, języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. Czyli jeżeli ktoś zna świetnie języki, na przykład na maturze po prostu zdaje 2 czy 3 języki, no to w ramach wtedy języka obcego sobie w kolumnie trzeciej wybiera jeden język, natomiast w kolumnie czwartej może sobie wskazać inny język obcy, tylko na poziomie rozszerzonym oczywiście, bo tu musimy mieć maturę na rozszerzeniu. I w takim przypadku jest OK. Natomiast nie może być tak, że ktoś na przykład angielski podstawowy zapisze sobie jako kolumna trzecia i angielski rozszerzony jako kolumna czwarta, bo to nie przejdzie. Tak więc musimy mieć te 5 różnych przedmiotów. I wreszcie kolumna piąta, w której zdajemy ten drugi przedmiot do wyboru, no to już nie wskazujemy języka obcego. Czyli język obcy możemy wskazywać pod warunkiem, że zdamy tak naprawdę 2 te języki na maturze i wskazujemy go w kolumnie czwartej. Natomiast w kolumnie czwartej lub piątej wskazujemy przedmioty do wyboru, no i tu oczywiście też te przedmioty muszą być różne, czyli nie możemy wskazać historii jako 2 razy, tak? Matematyki jako 2 razy, nie. Tu po prostu każdy przedmiot musi być różny, czyli musi mieć 5 różnych przedmiotów. Polski, matematyka, język obcy i 2 przedmioty do wyboru spośród tego szerokiego katalogu, które są tutaj wymienione w tabelce. Mamy też tabelkę rekrutacyjną dla kandydatów z maturą międzynarodową, z maturą europejską. Oczywiście ten katalog przedmiotów siłą rzeczy jest troszkę inny, dlatego że te przedmioty nie pokrywają się jeden do jednego z naszymi krajowymi przedmiotami, natomiast w dużej mierze jakby sens jest ten sam. Czyli tam, gdzie na przykład była biologia, chemia, to zostało zachowane. Tak więc myślę, że tutaj jakichś diametralnych różnic nie ma, po prostu musieliśmy się dostosować do oficjalnych nazw tych przedmiotów maturalnych w ramach tego systemu IB czy IB. Waga, zobaczcie, taka sama. Też poziom wyższy razy 1, poziom podstawowy, ten standard level razy 0,6. Wagi są też takie same i wagi najważniejsze tych przedmiotów do wyboru. Tak mamy tutaj po 30%. Matura europejska podobnie, tak. Myślę, że nie będę się nad tym rozwodził i tak tych tabelek na pamięć się nie nauczymy. Bardziej chodziło mi o pokazanie systemu, jak to wygląda. No i wreszcie matura zagraniczna, czyli dla osób, które nie zdawały matury międzynarodowej, europejskiej, no ale też siłą rzeczy nie polskiej, tak? Czyli tą maturę, którą zdaliście w swoich państwach, jeżeli nie będziecie aplikować z Polski. No i te wyniki musimy po prostu na piechotę, że tak powiem, przeliczyć, więc będziecie musieli nam te skany odpowiednich tutaj dokumentów załączyć i my na tej podstawie będziemy sobie te wyniki waszych matur przeliczać. No każdy kraj ma tu swoje systemy ocen, więc oczywiście inaczej wygląda trochę białoruski atestat, troszkę inaczej wygląda ukraińska matura, troszkę inaczej wygląda białoruski CT, tak więc będziemy tutaj na pewno to odpowiednio przeliczać. Oczywiście te tabelki i sposób przeliczania też wynikają z uchwały Senatu, więc to sobie też można na tej stronie rekrutacyjnej zobaczyć i wstępnie przeliczyć. To nie jest tak, że my sobie teraz siądziemy w trójkę i wymyślimy przelicznik, bo absolutnie coś takiego jest niedopuszczalne, więc jakby ten sposób przeliczania też jest jakby scentralizowany. A, jeszcze jedna rzecz. Żeby się dostać na studia prawnicze na kierunku prawo stacjonarne, musimy mieć, tu niestety się nie pojawiło ilość punktów, co najmniej 60 punktów. W przypadku studiów niestacjonarnych jest to punktów 30, ten próg kwalifikacji, tak? Więc jakby tutaj na to zwróćmy uwagę. No i w przypadku prawa niestacjonarnego ta tabelka wygląda dużo prościej. Wystarczy polski, matematyka i język obcy, odpowiednie wagi, zarówno poziom podstawowy, jak i rozszerzony. No oczywiście poziom rozszerzony da nam więcej punktów, tak więc myślę, że to jest oczywiste. Tu mamy też te matury międzynarodową, europejską. Tu pamiętajmy przy tych maturach, żeby też zagranicznych, żeby też te języki były różne, tak? Jeżeli brak jest języka polskiego, wybierzemy tu inny język, no to żeby ten język obcy nowożytny też był inny, żeby to nie był ten sam przedmiot, który zaliczamy. No i podobnie wygląda sprawa rekrutacji na inne studia. Tu mam akurat administracja stacjonarna, pierwszy stopień. Tu z kolei wymagamy 4 przedmiotów, tak? Polski, matematyka, język obcy z urzędu, no bo to jest podstawa, którą każdy musi zdać na maturze, więc tego nie przeskoczymy i nie chcemy przeskakiwać, bo nie o to chodzi. Te przedmioty jak najbardziej są równoprawne i też je bierzemy
udział w różnych tutaj obliczeniach. Próg kwalifikacji wynosi 50 punktów, czyli jakby co najmniej tyle trzeba zgromadzić, żeby móc u nas studiować. No i dodatkowo w ramach czwartego przedmiotu wybieramy przedmiot do wyboru. I tu też jak zobaczcie, ten katalog jest bardzo, bardzo szeroki. Ten przedmiot do wyboru jest już na poziomie rozszerzonym, czyli musimy ten jeden przedmiot na rozszerzeniu zdać. Natomiast te podstawowe trzy znowu możemy na podstawie, możemy na rozszerzeniu. Jak na rozszerzeniu, to oczywiście wtedy mamy więcej punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. I znowu ta sama zasada. Jako przedmiot czwarty w administracji możemy sobie wybrać język obcy, tylko znowu pytanie i uczulam, żeby to był inny język niż ten, który wskażemy w kolumnie trzeciej. Tak, że to nie jest tak, że jednym językiem obcym dwie kolumny obskoczymy. Musimy tutaj na to wziąć uwagę. No i znowu matura międzynarodowa, matura europejska. Tutaj mamy te tabelki, tak więc one są też odpowiednio tutaj skalibrowane, więc myślę, że nie będę się tutaj powtarzał. W przypadku administracji niestacjonarnej pierwszego stopnia ten próg kwalifikacji wynosi 30 punktów, czyli tyle samo co na niestacjonarnym prawie. No i wymagamy też język polski, matematyka, czyli język obcy, nowożytny, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, a także portugalski, szwedzki, słowacki. Tych trzech ostatnich co prawda już formalnie się nie zdaje, natomiast gdyby były osoby, które wcześniej zdawały maturę i ten język akurat zdawały, to jak najbardziej też jest uprawniony do rekrutacji na nasze studia. Dlatego też taki szeroki katalog tych języków jest, żeby nie eliminować niepotrzebnie osób, które gdzieś tam wcześniej tą maturę zdały i teraz się zdecydują na studia na naszym wydziale. No i znowu, matura międzynarodowa, europejska, matura zagraniczna. Jeżeli ktoś zdawał z was starą maturę, czyli jeszcze jakby czasy przed 2005 rokiem, oczywiście dla takich osób rekrutacja też jest otwarta. Są też tabelki przeliczeniowe. Ja ich tu nie publikowałem, bo ta prezentacja była bardzo długa, a no, nasz czas też z gumy nie jest i nie chcę was wszystkich zanudzić. Natomiast te matury stare, że tak powiem, one też uprawniają, tak? Mają tam inną tabelkę przeliczeniową. Wszystko jest też na stronie wydziału, na stronie i w uchwale rekrutacyjnej, tak więc z tym się absolutnie nie należy przejmować. No i wreszcie mamy samorząd terytorialny i politykę regionalną. Tutaj, jak widać, mamy też próg kwalifikacji 50 punktów. No i wymagamy język polski, matematykę, język obcy nowożytny, też poziom podstawowy lub rozszerzony. Na rozszerzeniu lepiej punktowane, na podstawie troszkę mniej niższa waga, ale też jakby jak najbardziej można wziąć udział. No i przedmiot wreszcie wymagany do wyboru na poziomie rozszerzonym o najwyższej wadze. WOS, historia, geografia, informatyka, biologia, chemia, fizyka, filozofia, historia sztuki czy język obcy nowożytny. I znowu to samo zastrzeżenie. Przepraszam, że się powtarzam, ale nie zaszkodzi. To jest inny język niż ten, który jest w kolumnie numer 3. Więc o tym też sobie pamiętajmy. No i odpowiednio kalka na maturę międzynarodową, europejską oraz zagraniczną. Tak więc tutaj jak najbardziej możemy sobie przeliczyć odpowiednio. No i właśnie, i pomocniczo, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak to wyglądało w zeszłym roku i nie bali się, że nie wiem, nie braknie. No oczywiście w każdym roku tabelka rankingowa zrobiona od nowa, więc te wyniki z zeszłego roku no jakby nie są żadnym takim wiążącym, że tak powiem, wskaźnikiem. Niemniej jednak obrazują wam mniej więcej, jak wyglądał próg zaliczenia. To znaczy na prawo stacjonarne ta osoba z tym najniższym wynikiem 69,32 się dostała. Tak więc wszystkie osoby, które miały wyżej, no to oczywiście się dostawały, natomiast to był taki punkt graniczny. Tak więc jeżeli ktoś z was sobie przeliczy tych punktów ma więcej, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa może stwierdzić, że nie czekając na wyniki, no że na pewno, raczej na pewno z dużą dozą prawdopodobieństwa się udało dostać. Ale oczywiście i tak czekamy na oficjalne wyniki, które będą na stronie IRK, na waszym profilu, bo tak naprawdę to jest wiążąca informacja. To tylko pomocniczo, żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda i mogli spokojnie swoje szanse ocenić. Tu mamy też wzór obliczania jakby tego wyniku. On wygląda strasznie, szczególnie dla osób, które powiedzmy z matematyki nie za bardzo lubią, ale tak naprawdę jak sobie popatrzymy, to nie jest tak źle. To po prostu jest wypadkowa wyniku naszego na poziomie maturalnym, pomnożona przez wagę tak, danego przedmiotu. Jak sobie zobaczymy na tabelki, zobaczymy, każdy przedmiot ma tutaj wagę przypisaną, więc tą wagę odpowiednio oczywiście mnożymy.
No i sumujemy potem na koniec i nam wychodzi wynik. Tu zresztą ten przykład dla kierunku prawo, macie fajnie tutaj to rozrysowane. Język polski, matematyka, angielski, historia i WOS. Mamy dokładnie wyniki, ten wynik mnożymy razy ten mnożnik wagi. Tak? W przypadku polskiego matematyki, tego języka podstawowego, no to tam był ten mnożnik 0,6 dla poziomu podstawowego, 1 dla poziomu rozszerzonego. Więc tu akurat polski był na rozszerzeniu, to razy 1, tak? I razy 0,15, no bo polski ma wagę 0,15. Teraz dodajemy drugi przedmiot. Drugim przedmiotem jest matematyka. 80% podstawy, tak? No więc 80%, poziom podstawy, więc waga 0,6 i do tego 0,15, bo to jest, że tak powiem, waga tego przedmiotu. No i mamy drugi składnik. I tak liczymy wszystkie 5 przedmiotów, aż w końcu dodajemy te sumy, no i wychodzi nam nasz wynik punktowy. Więc jakby można sobie też samemu ten wynik spokojnie policzyć i zobaczyć, nie czekając nawet na to, ile my wam, czy ten system tak naprawdę z automatu wam wyliczy. Kolejne zagadnienie to olimpiady, które dają nam ulgi i przywileje w postępowaniu kwalifikacyjnym. I tu uwaga, ponieważ zgodnie z ustawą my musimy podawać te ulgi na 4 lata do przodu. Dlatego pamiętajcie, że te ulgi, które tu mamy, to są akurat te, które dotyczą tego roku. Dlaczego tak jest? No tak jest w ustawie, więc tak można by zakończyć odpowiedź na to pytanie. Natomiast jakby sens tej ustawy na pewno przyświeca ustawodawcy taki, że jeżeli ktoś idzie na studia do liceum, no to żeby już na pierwszym roku wiedział, które matury, znaczy które olimpiady sobie wybrać, do których się przygotować, żeby się dostać na wymarzone studia. Jakby pomijając to, bo to jest trochę jakby off topic, tak? Zobaczmy, jakie mamy olimpiady, które w tym roku, w sensie w rekrutacji na 2020-2021 będą brane pod uwagę. Więc przede wszystkim laureaci, finaliści olimpiady historycznej, olimpiady z WOS-u, tak, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, filozoficznej, geograficznej, język łaciński, olimpiada wiedzy ekonomicznej, olimpiada wiedzy ogólnopolska, olimpiada wiedzy o prawie, wiedzy o państwie i prawie, olimpiada przedsiębiorczości, olimpiada matematyczna. Jeżeli ktoś z was jest laureatem lub finalistą tej olimpiady, to dostaje tak naprawdę maksymalną liczbę punktów możliwą do otrzymania w postępowaniu kwalifikacyjnym. Czyli tak naprawdę tytuł finalisty lub laureata takiej olimpiady zwalnia was, dostaniecie maksa po prostu w postępowaniu kwalifikacyjnym i na tym nie będziemy tego drążyć, bo nie ma sensu. W przypadku laureatów, no oczywiście ten katalog jest rozszerzony także na olimpiady, jak tu widzicie, głównie językowe, a także na pewne olimpiady techniczne, z uwagi na to, że też będą mogli do nas przyjść w końcu studenci z technikum, a pamiętajmy, że te olimpiady planujemy też na ileś tam czasu do przodu. Tak więc zakładamy, nawet jeżeli to nie jest wprost związane z prawem, że osoba, która taką olimpiadę wygrała, to na pewno ma spokojnie wiedzę, umiejętności i capacity, żeby móc spokojnie skończyć nasz wydział. Więc zachęcam bardzo, bo jak widzicie, ten tytuł laureata i finalisty lub finalisty w przypadku tej pierwszej kolumny, laureata w pierwszej i w drugiej kolumnie, daje tak naprawdę wam indeks na dzień dobry, bez konieczności tutaj postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast są sytuacje, kiedy mamy jakąś, jakby jeżeli ktoś ma inną olimpiadę niż wskazaną w tym załączniku, no to oczywiście jeszcze trzeba zobaczyć na zasady ogólne, bo w pozostałych przypadkach obowiązują nam zasady ogólne. I na przykład, jeżeli ktoś zdał, powiedzmy, olimpiadę wiedzy o losach żołnierza, która zwalnia nas z egzaminu z historii, no to w tym momencie mamy tutaj maksa z przedmiotu historycznego. Więc jeżeli ktoś wybiera jako czwarty przedmiot historię, no to mamy wtedy 100%, tylko właśnie, to wtedy nie jest tak, że zwalniamy was z postępu kwalifikacyjnego, ale w ramach tego czwartego przedmiotu macie 100%. Tak więc oczywiście to znacznie zwiększa wasze szanse, ale jakby nie jest z automatu max, więc o tym pamiętajmy. I te olimpiady dotyczą studiów prawniczych, prawo stacjonarne, administracja stacjonarna. Natomiast i troszkę inny zakres jest jeszcze w przypadku samorządu terytorialnego, stacjonarnego na pierwszym stopniu. Więc tu pamiętajmy, że mamy ciutkę inaczej, ale no też ten zakres się w dużej mierze pokrywa. No oczywiście jest to inny kierunek, która inna specyfika, dlatego tutaj ten katalog jest nieco odmienny. W przypadku studiów niestacjonarnych
czyli prawo niestacjonarne, administracja niestacjonarna. Mamy zasady ogólne, czyli jakby jeżeli ktoś jest finalistą czy laureatem takiej olimpiady, no to nie ma maksymalnego jakby wyniku, ale ma maksymalny poziom z danego przedmiotu. Natomiast no zakładam, że jeżeli ktoś jest oczywiście laureatem, finalistą olimpiady, no to przede wszystkim będzie startował na studia stacjonarne, stąd to nas jakby najbardziej interesuje. Siłą rzeczy to dotyczy oczywiście studiów pierwszego stopnia, tak? No bo drugi stopień jest rekrutowany na podstawie dyplomów, a nie osiągnięć w liceum, tak więc jakby to dotyczy oczywiście pierwszego stopnia. I tutaj jakby kończymy etap pierwszego stopnia, teraz króciutko już bardzo, żeby nie przedłużać, zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia. One dotyczą administracji, tak? Stacjonarnej, niestacjonarnej, prawa finansowego i skarbowości oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Te pięć kierunków, no jeszcze mamy humanitarian action, ale one tak trochę z boku są, więc jakby nie będę tego was zanudzał tym tematem. Natomiast jeżeli chodzi o te studia, no to tutaj mamy tak naprawdę konkurs na podstawie średniej uzyskanej ze studiów. I nie dyplomu, a średniej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś ma na dyplomie na przykład ocenę bardzo dobrą, dostateczną, no to tak naprawdę taką ocenę będzie miała ileś tam osób. I tak naprawdę ciężko nam będzie teraz odpowiednią listę stworzyć, no bo tak naprawdę każdy, kto ma ocenę dobrą, tych osób, nie wiem, będzie 20-30, no to tak naprawdę łapie się w tym samym kręgu. Natomiast tutaj my robimy rekrutację w oparciu o średnią ze studiów. Bo o ile ocenę dobrą na dyplomie może mieć X osób, o tyle średnią na przykład 4,38 będzie miał odpowiednio mniej ludzi. Tak więc w ten sposób łatwiej nam będzie tą listę zrobić i bardziej sprawiedliwy będzie system tutaj przydziału miejsc. Więc jakby w oparciu o to robimy sobie taką listę rankingową, więc przyjmowane w ramach limitu miejsc osoby, które mają właśnie tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważne. I przyjmujemy na podstawie tej listy rankingowej sporządzonej właśnie w oparciu o średnią z toku studiów. Ta średnia jest wyliczana według waszej dotychczasowej macierzystej uczelni, czyli jeżeli studiuje ktoś, nie wiem, w Poznaniu na licencjacie i tam są takie zasady liczenia średniej, wyliczą wam taką średnią, w oparciu o nią właśnie będziemy prowadzić rekrutację, bo te dane mamy. Więc oczywiście potrzebne nam będzie zaświadczenie, czy tam właśnie dokument, z którego wynika, że że taka średnia nie inna jest. Jeżeli do czasu rekrutacji nie uda się wam uzyskać dyplomu, bo no z uwagi na taką, a inną sytuację, ciutkę się to trochę może przedłużyć, no to oczywiście przede wszystkim istotne jest zaświadczenie, tak, które potwierdza, że się już obroniliście, macie taką średnią i taki wynik. Bo my na tej podstawie możemy procedować, a sam dyplom najwyżej doniesiecie nam później, kiedy no po prostu już zostanie wydany i podpisany przez rektora uczelni na licencjacie. No dobrze, ostatnia rzecz, którą mamy, to rekrutacja w trybie przeniesień, czyli taka trochę z boku, bo to, co mówiliśmy, była rekrutacja otwarta, natomiast teraz mamy rekrutację w trybie przeniesień, czyli sytuacja, kiedy ktoś studiuje na innej uczelni i chciałby się do nas przenieść. Oczywiście może wystartować w rekrutacji otwartej i dostać się ponownie na studia i potem zacząć studia jeszcze raz albo ewentualnie próbować przepisać pewne oceny, ale to nie jest właściwe rozwiązanie. Dla takich osób mamy rekrutację w trybie przeniesień, czyli można się z innej uczelni spokojnie na nas przenieść. Tylko uwaga, nie na każdy kierunek. Taki tryb jest dostępny dla prawa niestacjonarnego, administracji niestacjonarnej, zarówno pierwszego, drugiego stopnia, jak i samorządu terytorialnego drugiego stopnia, studiów niestacjonarnych. Czyli na te kierunki możemy się przenieść z innych uczelni. Wymagane dokumenty to tak naprawdę dokładnie te same, które sobie mówiliśmy przy rekrutacji otwartej, plus musimy mieć zaświadczenie z dziekanatu, tak? O tym, że ukończyliście właściwy rok studiów i uzyskaliście taką, a nie inną średnią i kartę przebiegu studiów. Dlatego, że na podstawie średniej będziemy sporządzać listę rankingową. Średnia jest liczona według zasad dotychczasowej uczelni, więc na tej podstawie będziemy sporządzać listę rankingową. I uwaga, bardzo ważne, nie można mieć wpisu warunkowego, czyli nie jest tak, że przechodzimy sobie na trzeci rok, ale z warunkiem zaliczenia przedmiotu z drugiego i możemy powiedzieć, że jesteśmy na trzecim roku i możemy się przenieść. Nie. Jakby tu musimy mieć na czysto wyczyszczoną całą sytuację naszą na studiach i zaliczony bezwarunkowo konkretny etap studiów. Nie mamy tu opłaty rekrutacyjnej, a terminy, jak widzicie, są w tej tabelce. Troszkę inaczej jest dla samorządu terytorialnego, natomiast pozostałe kierunki, czyli prawo i administracja niestacjonarna, zarówno pierwszy i drugi stopień, są, jak widzicie, od 12 sierpnia do 23 września i potem pod koniec września z ogłoszenie wyników. Tu są warunki rekrutacji w trybie przeniesień. W przypadku
prawa niestacjonarnego można przenieść się po zaliczeniu drugiego lub trzeciego roku, czyli odpowiednio na trzeci lub czwarty rok studiów u nas. Czyli kończymy drugi, to wchodzimy u nas na trzeci, kończymy tam trzeci, wchodzimy u nas na czwarty. Wymóg to średnia powyżej 3,5 na macierzystej uczelni, no i wtedy sporządzamy listę rankingową. Jeżeli jest więcej kandydatów niż miejsc, no to wtedy oczywiście ta lista jest weryfikowana i te osoby, które się dostaną zakwalifikowane, staną, no to zostaną przeniesione. Tylko uwaga, studia niestacjonarne. Na studia stacjonarne tego typu rekrutacji nie ma, czyli jakby jest ona niedostępna. Samorząd terytorialny, polityka regionalna drugiego stopnia, no tu akurat nie ma możliwości. Te studia są dwuletnie, więc no musi być po zaliczeniu po prostu pierwszego roku i można w ten sposób przyjść na drugi rok. Czyli tak naprawdę na już samą końcówkę, na magisterkę. Wymóg jest, aby na kierunku zbliżonym uzyskać średnią 4.0. I administracja, wystarczy tak naprawdę średnia 3.0, więc tutaj wymóg jest czysto formalny. Natomiast oczywiście też będzie decydowała lista rankingowa w oparciu o średnią z waszych dotychczasowych studiów. No i limity zresztą były tam podane. No i ode mnie z najważniejszych rzeczy to wszystko. Jeżeli chodzi o prezentację, teraz możemy przejść do pytań, które zadaliście. Dobrze, to nie wiem, czy mnie teraz będzie. Nie wiem, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Ja słyszę. Dobrze, to tak, może od razu przejdziemy do pytań. I pierwszym pytaniem jest, co decyduje o dostaniu się na studia? Kolejność zgłoszeń, czy tylko wyniki? Mhm. Tak, znaczy tak jak już powiedziałem wstępnie podczas tej prezentacji, kolejność zgłoszeń jakby tutaj nie ma znaczenia. Decydują nam po prostu wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym i oczywiście spełnienie tego minimalnego progu, tak? Czyli w przypadku prawa 60 punktów, administracji 50 tych stacjonarnych, oczywiście niestacjonarnych jest to 30 punktów. No i po prostu na tej podstawie tworzona jest lista rankingowa. I w ten sposób jakby dokonujemy kwalifikacji. Czyli jakby nie musimy na hura, nie musimy jak najszybciej, bo to nie ma znaczenia. Tak? Czyli po prostu otwieramy rekrutację 13 lipca, zamykamy 12 sierpnia, zgłosi się X kandydatów i z tego X-a po prostu segregujemy, robimy listę rankingową i w pewnym momencie musimy ją oczywiście odciąć. Tak? No i po odcięciu tej listy idziemy z tym na zatwierdzenie wyników i te osoby, które zostały zatwierdzone w IRK, pojawi się, że zakwalifikowano i proszę przynieść dokumenty. Natomiast pewna grupa osób, która się w tym pierwotnym limicie nie zmieści, ale jest dostatecznie blisko, że być może uda się przyjąć, trafi na listę rezerwową. Natomiast no osoby, które niestety nie osiągnęły przynajmniej na przykład tego progu minimalnego 60 punktów, tak, czy 50, czy 30, no to niestety dostaną informację o niezakwalifikowaniu. W każdym razie, jeszcze raz powtarzam, to nie kolejność decyduje, więc nie musimy się wybierać, kto pierwszy, ten lepszy. Absolutnie nie musimy tutaj walczyć o to i wstawać jakoś o północy, czy kiedy ta rejestracja ruszy, bo to nie ma sensu. I tak mamy cały miesiąc na zapisanie się. Oczywiście byle zgłosić się w tym okienku dopuszczalnym przez IRK, bo jeżeli rejestrację zamkniemy 12, a ktoś będzie chciał zgłosić 13, no to niestety my mimo najszczerszych chęci nawet nie będziemy mogli pomóc, bo to jest centralnie po prostu realizowane. Tak więc... Dobrze, a ja znowu się czuję jak egzaminator, więc przejdę do drugiego pytania. Czy jeśli studiowałam na pierwszym stopniu na UW i kontynuuję studia magisterskie na UW, to czy muszę wyrabiać kolejną legitymację? Nie, dlatego że legitymacja jest dokumentem, który potwierdza status studenta, a nie studenta konkretnego kierunku, konkretnego roku. Tak więc tak naprawdę, jeżeli ktoś z was studiował, ma legitymację i zostaje na tej samej uczelni, tylko po prostu zmienia te studia, to jak najbardziej możemy przedłużyć tą legitymację, która jest. A, tylko uwaga, no oczywiście na tej legitymacji z tyłu są te okienka na nalepki na przedłużenie terminu ważności, więc oczywiście jeżeli ktoś ma jakąś legitymację, w której już nie ma miejsca na tą naklejkę, no to trzeba wyrobić nową, tu nie przeskoczymy tego. Natomiast tam, gdzie jakby ktoś po prostu ma wykorzystane, nie wiem, kilka pól, a jeszcze kilka jest i na tej samej uczelni kontynuuje, nie ma obowiązku wtedy, żeby ponownie wnioskować o legitymację, no bo to będzie ten sam dokument, to ten sam numer indeksu, ta sama osoba, tak więc tu jakby ten status studenta
wykaz utrzymany, więc absolutnie nie ma wtedy potrzeby, żeby wnioskować o legitymację. Dobrze, to w takim razie kolejne pytanie. Czy jeśli ktoś zdaje i podstawę, i rozszerzenie z wymaganego przedmiotu, to czy liczone jest bezwzględnie tylko rozszerzenie, nawet jeśli podstawa byłaby korzystniejsza? To jest już, to też o tym trochę mówiłem. To znaczy, to jest sytuacja, kiedy wpiszmy wszystkie wyniki. Nie bójmy się tego, jeszcze raz mówię, bo system i tak wybiera nam najkorzystniejszą konfigurację. Znaczy, z tych tabelek i tego, co mówiłem, to i tak wynika, że poziom rozszerzony tak naprawdę ma tą wyższą wagę, więc powinien wam dać więcej punktów. No ale oczywiście też troszkę łatwiej zdać na tym poziomie podstawowym, więc tu się proszę nie przejmować tym. Wpisujemy wszystkie wyniki, zarówno podstawowe, jak i rozszerzone, a system wybierze. Jeżeli w danym przypadku okaże się, że ten poziom podstawowy poszedł dużo lepiej i mimo niższej wagi, tak, on jednak pozwoli na uzyskanie większej liczby punktów, to policzy wam system ten poziom podstawowy. Jeżeli natomiast rozszerzenie poszło całkiem nieźle i da więcej punktów, to weźmy pod uwagę rozszerzenie. Tylko jeszcze raz uczulam, ta sytuacja dotyczy oczywiście tych trzech pierwszych przedmiotów, czyli polski, matematyka, język obcy, gdzie ten przedmiot na poziomie podstawowym może być zdany. W przypadku tych przedmiotów do wyboru, mówię o rekrutacji na studia stacjonarne, gdzie mamy przedmiot czwarty i piąty, no tam to rozszerzenie jest konieczne i tam nie przeskoczymy. Tam jak nie mamy poziomu rozszerzonego, no to niestety, ale nas system nie przyjmie po prostu, tak? Więc musimy o tym pamiętać. Ale tam, gdzie jest do wyboru, podajmy i ten wynik, bo system i tak wybierze najkorzystniejsze rozwiązanie dla was. Dobrze, to w takim razie przejdziemy do następnego pytania. Co oznaczają różne terminy przenoszenia dokumentów? Czy mogą wybrać, czy przyniosą dokumenty w terminie 25-27, czy w kolejnym? No niestety, to jest taki mankament, który dostrzegam, ale tego nie przeskoczymy, też biorąc pod uwagę obecną sytuację też epidemiologiczną i to skrócenie tego okienka na dokonanie rekrutacji. Po prostu każdy z was, jeszcze raz uczulam, musi śledzić dane, śledzić informacje na waszym tutaj profilu Wierka, na tym koncie, bo tam będzie napisane, czy się dostaliśmy, czy się nie dostaliśmy, czy może lista rezerwowa i będzie wskazany termin przyniesienia dokumentów. I niestety, no nie ma innego wyjścia. Musimy wskazać to bardzo wąskie okienko. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie te osoby uprawnione mogą przynieść dokumenty. Chodzi też o to, że nasza komisja, no też powiedzmy, no nie może być tak, że jednego dnia przyjdą dwie osoby, a drugiego przyjdzie parę tysięcy ludzi i po prostu nie będziemy w stanie ich obsłużyć. Chodzi po pierwsze o rozłożenie tego ruchu w czasie. Po drugie, no jakby miejmy też pod uwagę naszych kolegów, którzy czekają na liście rezerwowej. I teraz jeżeli w tych dniach jakby przypisanych wam do złożenia dokumentów, te dokumenty do nas nie trafią, no to jest to dla nas informacja, że być może kandydat wybrał, no nie wiem, inną uczelnię, inny kierunek, no bo też jest tak, że przecież będziecie składać na różne te kierunki i różne uczelnie, więc my też nie możemy po prostu czekać w nieskończoność. Dlatego w tym przypadku, jeżeli w tym wyznaczonym terminie, który jeszcze raz przypominam, każdy z was dostanie w swoim profilu IRK, nie złożycie tych dokumentów, no to dla nas niestety jest to sygnał, że jednak nie chcecie podjąć studiów i my wtedy w to miejsce dopuszczamy osoby z listy rezerwowej. I to jest też uwaga dla osób z listy rezerwowej, żeby śledzili te dane, bo jednego dnia jesteście na liście rezerwowej, ale na przykład po tej pierwszej turze przynoszenia dokumentów może się okazać, że wskoczycie na zakwalifikowanego i zostanie wam przydzielony termin do przyniesienia dokumentów. I no ważne, żeby nie przespać tego momentu, żeby nie było tak, że ktoś się zaloguje za tydzień i potem stwierdzi, no jednak miałem szansę, tak? Więc śledźmy to, macie te terminy sobie, nawet je gdzieś wydrukujcie, spiszcie, żebyście wiedzieli, kiedy dokładnie odświeżać tą stronę z IRK i z wynikami. No i tutaj już ostatnie pytanie. Czy muszę złożyć również suplement do dyplomu, czy wystarczy sam dyplom? Powiem tak, w przypadku, bo chodzi o studia drugiego stopnia, tak? Tak, zgadza się. W przypadku studiów drugiego stopnia, tak jak powiedziałem, istotna jest średnia ze studiów. Dlatego, że system, w którym byśmy oceniali po samej ocenie z dyplomu, jest niesprawiedliwy. Dlatego, że dużo ludzi na przykład może mieć taką ocenę, dużo taką i ten zakres jakby przedziałów, które mamy do wyboru, jest bardzo niewielki. Tak naprawdę ograniczałby się do ilości tych ocen podstawowych wystawionych na dyplomie.
I my rekrutujemy na podstawie średniej ze studiów, średniej z toku studiów. Dlatego, że wtedy jest to bardziej sprawiedliwie, mamy więcej tych przedziałów. Tak naprawdę każdy punkt do setnej po przecinku jest tak naprawdę oddzielnym przedziałem i możemy wybrać te osoby, które rzeczywiście, no powiedzmy, z tych osób, które miały czwórkę czy trójkę na dyplomie, na przykład część miała średnią 3,80 coś, część 3,30 coś tam. I w ten sposób jesteśmy w stanie odciąć tą listę rankingową, bardziej sprawiedliwie zrobić. No ale żebyśmy my to mogli zrobić, no to oczywiście musimy wiedzieć, jaką macie średnią. A ta średnia najczęściej będzie zawarta w samym suplemencie, bo na dyplomie tam nie ma miejsca. Tam będzie, że skończył studia z wynikiem takim i takim, podpis rektora i już. Ta średnia tam raczej się nie pojawi, przynajmniej nie kojarzę. Natomiast na suplemencie ona jest. Dlatego no, jest konieczny ten suplement, żebyśmy mogli zweryfikować po prostu tą średnią ze studiów, którą rzeczywiście macie, bo bez tego nie jesteśmy w stanie was ułożyć w liście rankingowej. Więc chociażby z tego powodu no ten suplement jednak nam się przyda. Dobrze, to już są wszystkie pytania i myślę, że ja sama podziękuję, ale też myślę, że w waszym imieniu mogę podziękować za tak szczegółowe wyjaśnienie zasad rekrutacji właśnie na studia. Ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że ta rekrutacja nie jest taka straszna i naprawdę tutaj przede wszystkim chodzi tylko i wyłącznie o trzymanie się terminów i dokładny spis dokumentów, więc naprawdę nie jest to takie straszne, jak się może wydawać, no bo skoro została przedstawiona tak duża wiedza i tak dużo szczegółów, no to może się wydawać, że to może być troszeczkę skomplikowane, ale takie nie jest. Chciałabym was poinformować o informatorze, który możecie pobrać. W informatorze znajdziecie wszelkie informacje dotyczące właśnie naszego wydziału, ale także rekrutacji. Dodatkowo jeszcze raz przypominam o wszelkich linkach, które znajdziecie w opisie właśnie tego wydarzenia i tam myślę, że możecie znaleźć odpowiedzi na większość, jak nie na wszystkie nurtujące was pytania. Jeszcze raz zachęcam was do dołączenia do grupy na Facebooku kandydatów 2020, bo tam naprawdę możecie po prostu poczuć się troszeczkę jak na studiach jeszcze przed studiami, no właśnie w tym takim trochę dziwnym czasie dla nas zdalnym, a nie stacjonarnym. Ponadto będzie także wysyłany do was newsletter rekrutacyjny, tylko i wyłącznie w okresie rekrutacyjnym i on będzie przypominał wam właśnie o tych terminach, o dokumentach, dlatego zachęcam, ponieważ myślę, że to będzie wasza taka właśnie przypominajka, żeby właśnie to wszystko sobie usystematyzować. I myślę, że z tego miejsca dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami w takim troszeczkę innym trybie. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko podobało wam się i że wynieśliście z tego spotkania dużo, a może nawet więcej. I pozostaje mi, myślę, że wam życzyć połamania długopisów na maturze, a także liczyć, że spotkamy się już wkrótce w murach naszego wydziału. Dziękujemy bardzo.